Dzień dobry, witamy Was, Szanowni Państwo, witamy Was, koledzy i koleżanki z branży. Przed nami pierwszy webinar w cyklu Akademii Kompetencji, który poświęcimy projektowaniu i tworzeniu zdalnej usługi rozwojowej. Jeżeli zarejestrowaliście się na ten webinar ze strony Rady Sektorowej, no to tam były opisane też kolejne webinary, które nas czekają za 2 tygodnie, odpowiednio za 4 tygodnie, czyli widzimy się w takich interwałach 2-tygodniowych. I wiecie też, że przyjęliśmy na siebie pewną misję opowiedzenia o dosyć szerokich tematach związanych właśnie ze zdalną usługą rozwojową. O zdalnych usługach rozwojowych, o opisaniu tych kompetencji zawodowych też można przeczytać na stronie Rady, to nie jest jakby temat naszego dzisiejszego spotkania. Ja tylko gwoli ścisłości dodam, że realizujemy ten webinar w ramach projektu dofinansowanego z programu Power na lata 2014-2020. Także oddajemy królowi co królewskiej, przechodzimy do spraw wiedzowo-naukowych. 3 tematy przed nami w ciągu najbliższego tak naprawdę miesiąca. Widzimy się dzisiaj, widzimy się za 2 tygodnie, gdzie będziemy mówili więcej o świadczeniu zdalnych usług edukacyjnych i widzimy się za 4 tygodnie, gdzie będziemy mówili więcej o zarządzaniu zdalnymi usługami edukacyjnymi. Projektowanie, tworzenie, świadczenie, zarządzanie to są tematy na tyle duże, na tyle rozbudowane, że doszliśmy do wniosku w fundacji, że no, nie da się ich łatwo, szybko, przyjemnie, prosto i szczerze, dla Was przede wszystkim, tak realnie, zamknąć w 3 prostych webinarach, dlatego po każdym webinarze i w trakcie będziemy Was prosili o przekazanie nam informacji zwrotnej. To w taki, jaki sposób to zrobić, to powiem troszkę na sam koniec, ponieważ mocno wierzymy, że akurat w tych usługach rozwojowych, które my świadczymy, takich zdalnych, cyfrowych, w tym momencie to jest taka forma webinaru, nie możemy się opierać tylko na tym, co dzieje się tutaj i teraz przez najbliższe 1,5 godziny, a później wszyscy się rozejdziemy do swoich obowiązków i temat będzie zamknięty. Na podstawie informacji zwrotnej przygotujemy dla Was między innymi e-booka, gdzie te wszystkie informacje będą zebrane nie tylko z dzisiejszego webinaru, z 2 kolejnych, ale także dodatkowe informacje, które wyjdą w trakcie naszego spotkania. Przygotujemy dla Was wersję audio, jeżeli ktoś lubi słuchać, nie wiem, podróżuje w komunikacji miejskiej w różnych kontekstach, będziecie mogli sobie te materiały również przesłuchiwać i przygotujemy serię wideo pigułek wiedzy, a wszystko też będzie dla Was dostępne razem z dodatkowymi materiałami, linkami, odnośnikami, źródłami już za chwilę, już po zakończeniu tego webinaru. Dlatego też od razu też z góry powiem, nie trzeba jakoś bardzo pilnie notować, ponieważ wszystko będzie dostępne tuż po zakończeniu, o czym powiem na koniec i dużo, dużo więcej niż tutaj pewnie nam się uda w te 1,5 godziny powiedzieć. Dziękuję bardzo wszystkim za informację, że widać i słychać. Jeżeli jest jakiś problem, bo tutaj Joanna pisze o problemie, bardzo proszę o ponowne zalogowanie się, bardzo często to pomaga. Jeżeli problem się będzie pojawiał w jakimś aspekcie, bo Joanna może mnie nie słyszeć, skoro mnie nie słyszy, zaraz jej pomogę na czacie, to zmiana przeglądarki też czasami pomaga. Będę czuwał nad czatem też z punktu widzenia technicznego już za chwilę. I teraz tak, widzicie nas jakby 3 osoby w tym okienku. Technicznie szczerze podpowiem, że można sobie tym okienkiem wideo zarządzać, można je sobie zsunąć tam w inne miejsce, żeby nie przeszkadzało, nie zasłaniało slajdów. Jest taka ikona specjalna ze strzałką. Ale dlaczego 3 osoby? Byłoby z naszej strony w dużej mierze chyba nieuczciwe wobec Was, ale też takie pyszne, gdybyśmy uważali, że jednoosobowo jesteśmy w stanie ogarnąć cały taki rozległy temat. Dlatego podzieliliśmy się na role, ale w taki sposób, że każdy z tych webinarów będziemy prowadzić wspólnie. Tak się akurat dzisiaj złożyło, że ja będę pełnił bardziej funkcję honorową, będę pewne elementy tutaj uzupełniał mojej szanownej koleżanki i szanownego kolegi. Zanim oddam im głos, nie będę tutaj przedstawiał biogramów. Jesteśmy, nieskromnie powiem też o sobie, ale przede wszystkim o Renacie i o Sławomirze, osobami doświadczonymi w branży, pracujemy z digital learningiem od wielu, wielu lat i przede wszystkim mamy różne spojrzenie i metodyczne, i produkcyjne, i takie biznesowe, akademickie, bardzo, bardzo, bardzo różne i mam nadzieję, że to będzie wartością przy tym szalonym tempie, jakie dzisiaj narzuciliśmy Wam, bo będzie to szalone tempo dosyć. I co? I przed nami 90 minut wiedzy, inspiracji. Działajcie na czacie,
Ja też tam zaraz się w ten czat podłączam i z wami cały czas pracuję. I temat, od którego zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, to jest temat takiego, nazwijmy się, nastawienia się właściwego do realizacji zdalnych usług rozwojowych, szkoleniowych, edukacyjnych i tak dalej. I do tego elementu naszego webinaru, naszego warsztatu zapraszam Sławka, oddaję głos Sławkowi. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Zawsze zastanawiałem się, jak mówić o tym obszarze, o którym teraz bym chciał powiedzieć, czyli o takich podstawach, które powodują, że to, co projektujemy, ma sens, jest dobrze zbudowane. Zwykle używam takiej metafory związanej z budownictwem, że to tak trochę jest, że no jest taki czas, kiedy trzeba coś zaprojektować i to jest architekt, tak? A później są ci, którzy to wykonują i to jest jakby zupełnie coś innego. Jeżeli architekt coś źle zaprojektuje, to jest słabo. Druga metafora, która przyszła mi dzisiaj do głowy, to jest taka, że no, może być orkiestra, tak? I orkiestra gra, jest dyrygent, ktoś tym dyryguje, ale musi być też kompozytor, czyli musi być ktoś, kto im da w ogóle coś, co ma sens, co jest dobre, co jest ciekawe i co jest arcydziełem samym w sobie. W związku z tym to, co dzisiaj będziemy na początku mówić, to jest przede wszystkim takie podejście od góry, czyli od tego, jak zaprojektować coś, co w ogóle ma sens i co jest dobrze dopasowane do wymagań. Pierwsza rzecz, której się nauczyłem w czasie pandemii, podczas gdy się konfrontowałem z problemami firm szkoleniowych, bo znam mnóstwo firm szkoleniowych i z wieloma pracuję, to był taki fakt, że wszyscy przechodziliśmy na online. Powiedziałbym nawet, że niektórzy z tej strefy komfortu wyszli, być może nie na własną prośbę, pewnie większość, ale wszyscy gdzieś tam musieliśmy sobie jakoś poradzić w tym online. No i to różnie bywało, jedni szli w kierunku takiego po prostu, no to uruchommy Zooma, tak? Inni zaczęli coś myśleć o webinarach takich bardziej rozbudowanych. Mnóstwo naszych kolegów, przyjaciół z branży się uruchomiło, lecąc na pomoc, pokazując, jak się robi webinary, jakie jest oprogramowanie do webinarów, jak to można zrobić. No i taki drugi kierunek to były e-szkolenia, taki to tradycyjny kierunek. Natomiast to, co ja bym chciał powiedzieć, to jest to, że najważniejsze i chyba takie bardzo kluczowe w momencie, kiedy się zaczyna myśleć o edukacji cyfrowej, to jest, że trzeba się oduczyć tego, co było w analogowej. Ja wiem, że to brzmi troszkę brutalnie, ale tak niestety jest. To znaczy oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które umiemy i które nam się przydadzą dalej związane z uczeniem, ale warto odanalogować się na czas po to, żeby po prostu skorzystać możliwie dużo z tej edukacji, którą jest edukacja cyfrowa. I pierwszy przykład podam. Jak wiecie, pewnie w świecie od wielu lat zresztą mówi się o tym 70-20-10, to znaczy, że tylko 10% tego, jak człowiek się rozwija albo z czego się rozwija, to jest jakby kształcenie formalne, czyli de facto szkolenia w rzeczywistości organizacyjnej, a reszta to jest albo gdzieś tam w interakcji z współpracownikami, z szefem, albo samemu po prostu robiąc coś, tak, popełniając błędy, otrzymując jakiś feedback lepszy lub gorszy za te błędy. I więc to, co bym chciał powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście edukacja cyfrowa pozwala wyjść troszeczkę poza te 10%, to znaczy ona pozwala również zaproponować pewne rzeczy w tym obszarze social i jeszcze wejść również w obszar, w którym człowiek się sam rozwija i w którym jego rozwój jest tak naprawdę rozwojem w praktyce. Nie wiem, czemu nie mogę. Jesteśmy. Zdaje się, że przez chwilę było? Tak, przez chwilę się nie było, ale to już generalnie wszystko jest w porządku. Tak? No to cieszę się. Mam nadzieję, że nie zabiłam nam internetu. Nie, jakby straciliśmy może z 10 sekund, także. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli takiej pierwszej rzeczy, która różni edukację cyfrową od stacjonarnej,
to jest struktura, która zwykle w takim podejściu standardowym do szkoleń, ja też wiem, że są różne podejścia, tak, i niektóre są też bardziej indywidualne, zawierają też takie formy, które pozwalają inaczej pracować, ale w takiej większości to można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do tego, że uczymy grupę i przeprowadzamy ją przez pewien proces liniowy, tak, on zwykle się zaczyna od czegoś przywitania, jakaś rundka, kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na edukację cyfrową warto spojrzeć jako na coś, co dajemy człowiekowi albo grupie ludzi, bo czasami to też jest grupa ludzi, ale tak naprawdę jednej osobie naraz. I dajemy tak naprawdę zestaw różnych rzeczy, dlatego one są dookoła tej dziewczyny po prawej stronie, zestaw różnych usług edukacyjnych, czy też sytuacji edukacyjnych, do których ona ma dostęp. Żeby to powiedzieć w taki sposób obrazowy, to można powiedzieć w ten sposób, że wszyscy pamiętamy, że na początku wieku, a nawet trochę wcześniej, zaczęliśmy przechodzić z teaching na learning, tak? Czyli wszyscy uczyliśmy się, że przechodzimy z teaching na learning. Wtedy też dużo się mówiło i do dzisiaj się mówi o czymś takim, czym jest masowa personalizacja. Nie wiem, czy znacie to pojęcie, warto się z nim zapoznać. To jest pojęcie wprowadzone przez Alvina Tofflera jeszcze w poprzednim wieku, ale rzeczywiście się sprawdzające, bo Alvin Toffler to futurysta i rzeczywiście dostrzegł rzeczy, które dzisiaj są normalne. I kwestia jakby też prosumera, tak? Czyli takiego konsumenta, który również wykonuje coś, tak? Czyli dzisiaj jest tak, że to my robimy przelewy, a nie pan z banku, to my tankujemy se samochód, a nie tak jak kiedyś było, jak na filmach z lat 50. widzimy, że podbiegali chłopcy i to robili. Zaczynamy większość rzeczy sami robić, tak? Czyli to jest jakby kwestia prosumerstwa. Masowa personalizacja polega na tym, że na skalę masową mamy bardzo osobiste rzeczy wyprodukowane, czyli każdy z nas na przykład ma telefon, ale mój telefon różni się od telefonu Piotra, bym się pewnie w tamtym nie połapał, być może nawet jedna fabryka je wyprodukowała, być może to jest nawet ten sam model, tak? Natomiast każdy z nas ma dla siebie spersonalizowany produkt. I to, co różni troszeczkę teaching od learning, dla mnie to jest właśnie kwestia podejścia, tak? Czyli podejście teaching to jest taka książka, są rozdziały, autor odpowiada za przebieg tej książki, za rozdziały, za to, co się w niej dzieje i odpowiada od początku do końca, a my mamy jako odbiorcy przeczytać to, tak? W takiej kolejności, jak on to zaplanował, z tymi rozdziałami, które on zaplanował. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili żyjemy w świecie, kiedy ludzie chcą mieć pod ręką coś, tak jak telefon, jak smartfon dzisiejszy, albo komputer, w którym wybierają sobie usługi, z których chcą skorzystać, tak? Tak samo telewizja, tak? Już nie mamy tej telewizji, w której o 9 rano, nie wiem, jest coś tam i musimy to oglądać, a nie nic innego. Mamy nagrywarki, mamy telewizję na żądanie i tak samo można spojrzeć na nauczenie. Czyli zacznijmy myśleć nie w kategoriach książki przy projektowaniu szkoleń, tylko bardziej w kategoriach takiego telefonu, w którym mamy włożyć różnego rodzaju rzeczy i pozwolić ludziom z nich korzystać, a nawet po swojemu je organizować. Tak, to jest ta personalizacja. Teraz chciałbym tylko powiedzieć tak krótko o takich kilku rzeczach, które były ograniczeniami i już ich nie ma. I to jest przede wszystkim czas, tak, czyli możemy już w tej chwili robić rzeczy, które nie są ograniczone dniem szkoleniowym. Możemy na 20 minut się połączyć, możemy kilkakrotnie w czasie dnia się łączyć. Czas zaczął być czymś innym. Jest to kwestia miejsca, tak? No tak jak teraz, my tutaj jesteśmy, Renata jest w przepięknej Barcelonie, a właściwie w okolicach i możemy nadal wspólnie pracować. Jest to kwestia kolejności, czyli tego, w jaki sposób ustawiamy szkolenie, tak? Czyli my pracując z grupą w takich warunkach stacjonarnych, zwykle wszyscy musieli przejść ten sam proces jakby, tak? Bo no, przyszli w grupie, no jesteśmy w jednej sali, tak? No coś tutaj nie za bardzo można to zmienić. Tutaj tak nie jest, tak? No możemy spowodować, żeby ludzie sobie robili w innej kolejności. Jest to kwestia wielkości, czyli właśnie jak duże kawałki wiedzy ludziom dajemy.
w warunkach takich szkoleń normalnych, to danie, pójście na 15 minut, żeby komuś coś wyjaśnić, jest bardzo drogie, tak? Czyli trener, który jedzie do jakiejś firmy, żeby 15 minut coś wyjaśnić, to jest bardzo drogie. No i ostatnie, no to jest kwestia tego, że nie musimy dawać to samo wszystkim osobom, czyli każdy z użytkowników naszych produktów edukacyjnych może tak naprawdę z niego sobie wybrać coś innego. Zachęcam wszystkich, żebyśmy spoglądali na uczenie jak na sytuacje edukacyjne. To jest pojęcie akurat z analogowej, z jednej ze szkoły trenerów, mojej ulubionej. Często jak rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy o czymś takim, że tak naprawdę osoba ucząca stwarza sytuację, w której ta osoba ucząca się po prostu się uczy. Tak? I to były różne sytuacje, to były na warsztatach, na jakieś zadania i tak dalej, tak ćwiczenia. Natomiast to, co my zmieniamy, to mówimy, że okej, ale zróbmy to w świecie cyfrowym, czyli zajmijmy się czymś takim, co można by nazwać digital learning experience, no bo to cyfrowe to po angielsku, czyli tak naprawdę sytuacja edukacyjna, tylko że cyfrowa. I tak tradycyjnie dzieli się na trzy rodzaje, tak? Czyli takie, które dzieją się w trybie self-paced, czyli osoba się sama uczy po swojemu, w swoim tempie i tak jak tutaj macie napisane, jest kilka typowych metod, które się wtedy zwykle stosuje. Jest to podejście asynchroniczne, to znaczy takie, w którym nie musimy być razem, ale jesteśmy w interakcji, czyli ja dzisiaj napiszę pytanie, ty mi jutro odpowiesz, ale nie musisz być w tym samym czasie, kiedy ja przy komputerze. A mimo wszystko ta nasza komunikacja jest okej, tak? Znaczy dla mnie uzyskanie odpowiedzi jutro, często tak się pracuje też w projektach zespołowych, gdzie ludzie coś tam dokładają i w ciągu 2 tygodni coś wytwarzają. Trzecim rodzajem jest synchroniczna, czyli taka, w której musimy być razem w tym samym czasie, czyli osoba ucząca się i osoba ucząca musi być w tym samym czasie razem. I myślę sobie, pokażę wam tak skrótowo, jak się taki projekt, jakiś taki przykładowy projekt, to można powiedzieć, że zupełnie inaczej patrzymy na czas, na kolejność, na takie rzeczy, tak? Czyli możemy powiedzieć, że są rzeczy, które się dzieją przed szkoleniem, potem są rzeczy, które się dzieją z trenerem w trybie samodzielnej nauki, tu nigdzie nie jest napisane, ile to musi trwać, czyli jeden będzie się uczył przez tydzień, inny przez 4 tygodnie, jeden się zdecyduje na etap certyfikacji, inny nie i to uczenie jest zupełnie nieliniowe. Takim aspektem, który jest bardzo praktycznym aspektem z tej części jakby szkolenia, czyli tego mindsetu, to jest zdanie sobie sprawy, że troszkę inaczej musimy popatrzeć albo w specyficzny sposób na dzielenie wiedzy. I jest takie pojęcie, które się nazywa atomizacja, czyli to jest jakby podejście, w którym mówi się w ten sposób, że jeżeli masz do czynienia z jakimś obszarem wiedzy i chcesz go uczyć, wiedzy i umiejętności i postaw, tak? To też pewnie wszyscy wiemy, to spróbuj go podzielić na takie części, które są w miarę niezależne, ale też w miarę drobne, bo to z punktu widzenia praktycznego ma głęboki sens. Pewnie w tej części bardziej dotyczącej produkcji zobaczycie, że to ma bardzo, bardzo głęboki sens. Drugą taką rzeczą, którą warto pamiętać i którą, jeżeli myślicie o tym, jak podzielić swoje treści na kawałki, to jest coś, co się nazywa bite size, czyli na jednego gryza, powiedzielibyśmy po polsku, bo bite to jest ugryzienie. I takie dzielenie na jednego gryza mówi tak, że podziel tak, żeby to była krótka część, nie wiem, na kilka minut, ale stanowiła logiczną całość. Czyli naraz uczymy jednej rzeczy. Możemy z takich części złożyć coś, co będzie uczyło wielu rzeczy, ale naraz starajmy się uczyć jednej rzeczy, bo to też ułatwia znacznie człowiekowi, który to odbiera, konsumpcję, czyli uczenie się. No i taki kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, kiedy się myśli o rozmiarze, to jest reusability. To jest już takie podejście, trochę powiedziałbym, ono pojawia się na etapie projektowania, ma swoje konsekwencje w etapie produkcji, ale w obszarze projektowania jest bardzo istotne, tak, bo od tego zaczynamy, żeby tak podzielić zasoby, żeby można było z nich wiele różnych rzeczy zbudować. Jeżeli już siadamy przed kamerą, jeżeli już włączamy mikrofon, jeżeli już zaganiamy 4 trenerów do jednej salki albo uruchamiamy jakąś technologiczną produkcję,
to róbmy to w ten sposób, żeby później można było kompatybilnie je wspólnie układać, tak? Tak jak klocki Lego, one są kompatybilne, zawsze pasują do siebie, czyli nie wiem, zawsze można z nich ułożyć jeszcze inną usługę i to się po prostu najzwyklej w świecie opłaca. Jedną z takich koncepcji, którą warto spojrzeć, gdybyście chcieli, wybrałem jedną, dlatego że ona jest taka moim zdaniem trochę kwintesencją takiego właśnie podejścia dzielenia na drobne, to jest microlearning. Ja uważam, że ona jest bardzo cenna, dlatego że my jako edukatorzy mamy tendencję do przegadywania, być może tak jak ja teraz. Mamy tendencję do tego, żeby powiedzieć więcej, chcielibyśmy jak najwięcej na ten temat powiedzieć, tak? Natomiast podejście microlearning mówi, nie, zastanów się, co jest niezbędne i skoncentruj się na tym, co jest niezbędne i daj to w takiej formie, która jest taka do wykorzystania w tak zwanym międzyczasie. Tak? Polecam Google Primer, zainstalujcie sobie na telefonie, to jest darmowa aplikacja, której możecie się od Google'a uczyć, jakiś podejść do takiego prostego marketingu, do budowania różnych rzeczy, ale też podejrzeć, jak się robi microlearning w praktyce. Tak jest. Dziękuję Sławku bardzo serdecznie. Tu mamy taką sytuację, jak sami widzicie, że tych materiałów jest sporo, to ja odpowiadam na jedno krótkie techniczne pytanie. Tak, będzie nagranie, będzie wszystko. Ja mam taką refleksję, że z jednej strony bardzo często jesteśmy na początku swojej drogi, bo też pracuję z firmami, które jakby zaczynają często bardzo, dopiero wchodzi na taki bardziej prosumencki czy profesjonalny poziom edukacji z użyciem technologii, tej zdalnej edukacji. Często się jakoś fiksujemy na sprawach technologicznych, typu jak był lockdown na początku, to wszyscy dyskutowali, czy lepszy będzie Zoom do webinaru, czy jakieś inne oprogramowanie. Rynek sobie to ogarnął. Ludzie to przetestowali bardzo szybko i bardzo szybko doszli do jakichś konkretnych wniosków, mają teraz swoje plusy i minusy. Ale właśnie bardziej takie zmienienie tego mindsetu, tego, żeby zrozumieć, jak wielka wartość jest w tym microlearningu, w tej atomizacji. Kiedy prowadziłem pierwsze warsztaty do firm poświęcące przenoszeniu szkoleń tradycyjnych na formę kursów online, czyli takich kursów, które się składają z kilkudziesięciu lekcji online, to spodziewałem się trudności wszędzie, ale nie w próbie rozbicia szkolenia, które często miało swój bardzo dobrze rozpisany scenariusz, na poszczególne lekcje, na tą atomizację. I zawsze takim głównym działaniem na początku była taka atomizacja do bólu. Rozpisanie tego dębu, tego drzewa na najmniejsze możliwe listki. I to naprawdę wiem, że to jest na początku dosyć trudne, bo trzeba podejmować bolesne decyzje, które w sali szkoleniowej często podejmowane być nie muszą. Na chwilę odejdziemy od tego tematu, my zbieramy wszystkie wasze pytania, na koniec się do nich odniesiemy. Do tych, których nie zdążymy się do nich odnieść, to odniesiemy się w innej formie, również wideo oraz pisemnej. A teraz troszkę przechodzimy z tego elementu, z jednej półkuli, że tak powiem, mózgowej trochę w drugą. I teraz będziemy rozmawiali o podstawach projektowania, już taka konkretna wiedza projektowa, bo zakładam, że jesteśmy pozytywnie nastawieni. Tutaj oddaję głos Renacie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z ciepłej Barcelony i bardzo dziękuję Fundacji i Izbie za zaproszenie do podzielenia się z Państwem moją wiedzą, moim doświadczeniem w zakresie projektowania kursów e-learningowych, że zajmuję się tym już od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że ja zautomatyzowałam dobrze moje wystąpienie i w ciągu pół godziny postaram się Państwu tylko tak gdyby podkreślić najistotniejsze aspekty, które należy mieć na uwadze podczas projektowania zdalnej usługi rozwojowej. Proszę Państwa, w tym moim temacie, mojego wystąpienia są jak gdyby dwa takie podtytuły, czy dwa wyrażenia. Pierwszy mamy projekt, drugi mamy zdalną usługę rozwojową. Żeby zacząć mówić o projekcie zdalnej usługi rozwojowej, to najpierw chciałam Państwu przybliżyć, albo też żebyśmy sobie wspólnie przypomnieli, co to jest projekt i co jest zdalna usługa rozwojowa. Projekt, proszę Państwa, według Project Management Institute mówi, że jest to tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego produktu, dostarczenia unikatowej usługi lub osiągnięcia unikatowego rezultatu. Ta definicja wskazuje nam na kilka bardzo istotnych cech, takich charakterystycznych każdego projektu, czy to dotyczy projektu zdalnej usługi rozwojowej, czy projektu, nie wiem, budowy domu, czy projektu jakiegoś rozwoju
produktu, że każdy projekt charakteryzuje się następującymi cechami. Posiada cel. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić poprzed rozpoczęciem projektu, opracowania projektu kursu, jest wyznaczenie sobie celu tego projektu, czyli to, co chcemy osiągnąć po jego zakończeniu. Jakie te cele, przypominamy sobie regułę SMART, która mówi, że cele powinny być mierzalne, powinny być jasno zdefiniowane, powinny też być ambitne, ale też powinny być realne, czyli powinniśmy sobie zadać też pytanie, czy rzeczywiście na przykład kurs, który chcemy zaplanować, zrealizować, jesteśmy w ogóle w stanie go zrealizować, czy posiadamy odpowiednie zasoby, odpowiednie narzędzia, odpowiednie środowisko wirtualne. Kolejną cechą charakterystyczną wszystkich projektów jest jego unikatowość. Co to znaczy unikatowość? Unikatowy projekt zdalnej usługi rozwojowej, unikatowy projekt kursu e-learningowego. Ta unikatowość tłumaczy się jako, że jest niepowtarzalna, znaczy, że coś projektujemy po raz pierwszy. Jeżeli Państwo na przykład kiedyś już zrealizowaliście jakiś projekt i chcecie teraz to samo powtórzyć tylko dla jednej firmy albo w innym mieście, albo w innym czasie, to już nie jest to projekt, dlatego że jest to powtórzenie. Projekt musi być unikatowy, czyli jest niepowtarzalny. Ale też może teraz rodzić się pytanie, czy to znaczy, że nie możemy skorzystać z naszego wcześniejszego doświadczenia, które nabyliśmy przy projektowaniu opracowaniu innych projektów, usług rozwojowych? Oczywiście, że tak, nawet jest wskazane. Projekty nie są bliźniakami, ale są kuzynami, czyli nie są identyczne, ale możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie, które żeśmy nabyli podczas opracowania projektów innych usług rozwojowych. Każdy projekt jest złożony. Projekt zdalnej usługi rozwojowej również jest złożony z różnych powodów. Przede wszystkim jest on realizowany przez zespół osób, przez grupę osób. Ma się też wielu interesariuszy. Osoby, które opracowują projekt, często znajdują się w innych miejscach, nawet w innych krajach, tak jak w przypadku moim. I to budzi czasami jakieś problemy na linii komunikacyjnej. Każdy projekt jest tymczasowy, to oznacza, że ma swój początek i swój koniec. Konieczność zaangażowania zasobów, żeby zrealizować projekt zdalnej usługi rozwojowej, potrzebujemy zasoby. Zasoby finansowe, jak i zasoby materialne, jak i zasoby ludzkie. Niesie za sobą pewne ryzyko? Tak, każdy projekt niesie za sobą pewne ryzyko. Zanim zaczniemy opracowywać projekt naszej usługi, powinniśmy zidentyfikować wszelkie możliwe ryzyka, które mogą pojawić się podczas jego realizacji, podczas realizacji zdalnej usługi rozwojowej. Są ryzyka pozytywne i ryzyka negatywne. Ryzyko jako ryzyko pozytywne, które ryzyko. Ryzyko jest sytuacja, która może wystąpić, a którą żeśmy wcześniej w ogóle nie przewidzieli tej sytuacji. I na przykład może być jakaś, pojawić nam się w trakcie realizacji naszego kursu, może nam się pojawić jakaś możliwość, tak, jakaś szansa, że na przykład tak wspaniale przeprowadziliśmy nasz kurs, że poproszono nas o zorganizowanego innego, kolejnego kursu z innego tematu na przykład. I to też jest ryzyko, ale jest to ryzyko pozytywne, które powinniśmy wykorzystać. Jednakże więcej jest tych ryzyk negatywnych i powinniśmy zidentyfikować te ryzyka negatywne na etapie projektowania kursu. Po co? Po to, żeby się do nich przygotować. Żeby się przygotować, czy na przykład może być jakiś problem, wystąpić problem z łączeniem, problem ze środowiskiem wirtualnym, problem z prowadzącym, może się rozchorować, możemy nie dotrzeć. To wszystko należy przewidzieć na etapie projektowania kursu. Jeżeli chodzi o zdalną usługę rozwojową, ustawa tej w Polsce, dziennik ustaw z roku 2016, definiuje, co to jest usługa rozwojowa, że jest to usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników oraz też, która pozwala na rozwój tej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Są to w szczególności usługi szkoleniowe i usługi doradcze. My koncentrujemy się na usługach szkoleniowych i usługa zdalna, usługa rozwojowa, szkoleniowa, zdalna usługa rozwojowa, znaczy, że to nabycie tej wiedzy, umiejętności, postaw następuje w środowisku wirtualnym, następuje za pomocą internetu, który jest głównym źródłem komunikacji i dystrybucji wiedzy. Jakie są cechy charakterystyczne takiej zdalnej usługi rozwojowej? No jedną z głównych jest separacja pomiędzy prowadzącymi uczestnikami. To jest również autonomia w uczeniu się. Uczestnicy
uczą się tak naprawdę no, na swoją własną rękę, ale są prowadzeni przez, czy wspomagani w tym procesie uczenia się przez prowadzących bądź też tutorów, w zależności od tego, jak w danej firmie się określa. Kolejną cechą charakterystyczną usługi, zdalnej usługi rozwojowej są cyfrowe materiały dydaktyczne, które ktoś mnie kiedyś zapytał właściwie, czym się różnią materiały dydaktyczne dla e-learningu od tych dla szkoleń tradycyjnych. Różnią się. Różnią się chociażby, to jest chociażby ich formą, chociażby tym, że one muszą, powinny wszystkie materiały dydaktyczne w e-learningu powinny być dostępne z platformy dla uczestników. Poza tym na przykład powinny też mieć odnośniki, powinny mieć hiperłącza, powinny mieć linki. Także jest różnica w cyfrowych materiałach dydaktycznych niż w takich materiałach tradycyjnych. Poza tym też są różne formy tych cyfrowych materiałów dydaktycznych. Kolejną cechą charakterystyczną takiej zdalnej usługi rozwojowej jest komunikacja. Tutaj komunikacja odbywa się za pomocą różnych narzędzi komunikacyjnych dostępnych. Mówimy o komunikacji asynchronicznej i komunikacji synchronicznej. Jest wiele narzędzi. Do komunikacji asynchronicznej możemy wykorzystać chociażby forum, a do komunikacji synchronicznej ja na przykład wykorzystuję no, różne narzędzia, włącznie z WhatsAppem, włącznie ze Skype'em czy z czatem. I ostatnią taką cechą charakterystyczną, istotną jest to wsparcie technologiczne, bowiem uczestnicy wielokrotnie mają problem z obsłużeniem środowiska wirtualnego nauczania, często nie mają doświadczenia, nie znają tych środowisk wirtualnych, nie znają platform czy e-learningowych, czy platformy webinarowej. Tutaj prowadzący bądź też osoba wyznaczona przez daną firmę udziela wsparcia technologicznego. Co to jest, jak możemy zdefiniować projekt zdalnej usługi rozwojowej? Projektowanie usługi rozwojowej jest proces. Proszę Państwa, to musimy sobie uświadomić, że to nie będzie szybko. To nie będzie szybko. Jeżeli ktoś chce opracować dobry projekt, to na pewno potrzeba jest czasu. Zależy od kursu, od szkolenia. Im dłuższy, im bardziej jest złożony, tym trwa dłużej. Czasami jest potrzeba pół roku, nawet nieraz rok, żeby opracować dobry kurs. I proszę Państwa, jedno, że kurs zrealizuje się, kurs e-learningowy, szkolenie e-learningowe tak dobrze, na ile dobrze opracuje się projekt tego kursu. Czyli ja tu rozumiem, że projektowanie zdalnej usługi rozwojowej jest procesem. Proces jest to zespół czynności połączonych ze sobą, logicznie uporządkowanych, które się realizuje po to, aby osiągnąć wyznaczony cel. W związku z tym projektowanie zdalnej usługi rozwojowej jest procesem planowania przede wszystkim celów rozwojowych na dany okres oraz wszystkich zasobów, czynności, aktywności, zadań, które musimy wykonać, aby ten cel osiągnąć. Zanim rozpoczniemy projektowanie naszego kursu e-learningowego czy naszego szkolenia, należy, proszę Państwa, sobie, czy warto odpowiedzieć na kilka pytań, które nam pozwolą mieć taką wizję szerszą tego naszego przyszłego kursu. Dlaczego, po co, dla kogo, czego, w jaki sposób, kto, kiedy, gdzie chcesz nauczyć. Dlaczego chcesz nauczyć? Dlaczego chcesz nauczyć? Pytamy tutaj o uzasadnienie naszego kursu. Dlaczego ten kurs jest istotny, ale z punktu widzenia uczestników? Dlaczego uczestnicy muszą włożyć wysiłek, bo każdy kurs jest to wysiłek dla uczestnika, muszą włożyć wysiłek, żeby ten kurs skończyć? Czyli to uzasadnienie naszego kursu. Po co? Pytamy o cele. O cele rozwojowe, o cele kształcenia. Przy takich, jako że to dotyczy projektów edukacyjnych, cele powinny być wyrażone, czy powinny nawiązywać do kompetencji, które uczestnicy kursu powinni nabyć. Mamy trzy poziomy kompetencji, na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Kolejne pytanie, dla kogo? Dla kogo my chcemy, przygotujemy ten kurs? Dla jakiej grupy? Kto będzie naszym target group? Ale nie starczy tylko powiedzieć, aha, dla pracowników tej firmy, tak? Bo firma mi dała zlecenie, firma X, więc to będzie kurs dla pracowników firmy. Za mało informacji. Bo trzeba bardzo szczegółowo określić profil uczestnika po to, aby nam to pomogło dobrać odpowiednie treści i odpowiednie aktywności dla tych naszych odbiorców. Czyli powinniśmy wiedzieć ich wiek, gdzie pracują,
w jakich departamentach, jakie mają kompetencje technologiczne, czy mieli już doświadczenie wcześniejsze z e-learningiem i wiele, wiele innych pytań. Czego chcemy nauczyć? No tutaj jest pytanie już konkretnie o treści kursu, treści merytoryczne, w jaki sposób, czyli pytamy tutaj, czy to będzie forma synchroniczna, czy to będzie forma asynchroniczna, za pomocą jakich materiałów dydaktycznych, czy te materiały będziemy sami opracowywać, czy być może już skorzystamy z dostępnych materiałów, bądź też z tych, które żeśmy wcześniej wykorzystywali. Kolejne pytanie, kto to będzie robił? Kto będzie prowadził kurs? Oczywiście, że projekt kursu jest opracowany przez zespół projektowy, są różne osoby zaangażowane, jednak jest osoba wyznaczona do prowadzenia tego kursu i trzeba taką osobę wyznaczyć. Kto to będzie robił? Pytamy też o kompetencje, jaka ta osoba prowadząca powinna posiadać, aby dobrze przeprowadzić kurs czy szkolenie. Zaleca się, aby to był merytoryk, czyli osoba ekspert z danej dziedziny. Kiedy? Trzeba jasno określić czas. Od kiedy do kiedy będziemy prowadzić ten kurs? Gdzie? Jest to pytanie o wirtualne środowisko nauczania. W jakim środowisku pragniemy, czy myślimy zrealizować ten kurs? Czy to będzie platforma e-learningowa, czy to będzie platforma webinarowa, czy to też będzie jakieś inne narzędzie informatyczne? Za takim bardzo znanym modelem, zwłaszcza w Polsce, stosowanym do opracowania projektów, kursów e-learningowych, jest projekt ADIE. Projekt ten dzieli cały proces opracowania kursu na 5 etapów. Pierwszy mamy analizę, prace projektowe, prace rozwojowe, uruchomienie oraz ocenę. Analiza nawiązuje do potrzeby analizy też tej grupy docelowej, tych naszych uczestników, ale też do analizy potrzeb szkoleniowych. Na podstawie tych wszystkich wyników z tych analiz wyznaczamy cele kształcenia. Kolejnym etapem są to prace projektowe, czyli projektujemy. Projektujemy, proszę Państwa, materiały dydaktyczne, projektujemy zawartość naszego kursu, projektujemy też różne narzędzia interaktywne, czyli projektujemy zasoby dydaktyczne, które będziemy wykorzystywać w naszym kursie. Prace rozwojowe to już to, co żeśmy zaprojektowali. Teraz, proszę Państwa, musimy to opracować. Na etapie prac rozwojowych opracowujemy nasze materiały dydaktyczne, opracowujemy zawartość naszego kursu po to, aby już przejść do kolejnej fazy, uruchomić kurs. Uruchomienie, czyli obsadzanie kursu na platformie e-learningowej, to jest również danie dostępu uczestnikom kursu, zarówno do kursu, do na przykład webinaru, czy do sesji, jak i też dostępu do materiałów dydaktycznych. I końcowo mamy ocenę. Ocena dotyczy się tutaj ocena kursu, czyli jakości kursu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, że jest to model bardzo stosowany w Polsce. Ja do Państwa mówię z Barcelony i tutaj w Hiszpanii, ale też w innych krajach często stosujemy inne modele, tak nie za bardzo akurat ten model, chociaż jest to model rzeczywiście sprawdzony. Ja po wielu latach badań naukowych również opracowałam model, który stosuję od lat i wiele różnych instytucji ten model stosuje. Nie prezentuję go po to, żeby się chwalić tak tym modelem, że tak jest wspaniała, ale po to, żebyście Państwo po prostu mieli różne wizje. Bo ja już tutaj trzeci model, który Państwu przedstawiam, z którego można skorzystać, a wybór należy do Państwa. Proszę Państwa, żadnego z tych modeli, które ja teraz prezentuję, ja Państwu nie sugeruję jako coś, co musi być, bo miejmy na uwadze, że kontekst jest różny. Każde szkolenie jest inne. Każda firma, która Państwu zleca to szkolenie, jest inna. Każde potrzeby uczestników też są inne. Dlatego te wszystkie modele, które ja prezentuję, które znają Państwo, zawsze należy dostosować do potrzeb, do uwarunkowań, w których Państwo będziecie realizować swoje szkolenie. To, co ja proponuję, taki ten model, który zastosowałam nawet ostatnio, bo oprócz tego, że jestem wykładowcą tutaj akademickim, też prowadzę szkolenia, które będę rozpoczynała właśnie dla grupy nauczycieli w Polsce. I ja wytłumaczę Państwu ten model właśnie na moim ostatnim projekcie kursu, który opracowałam dla nauczycieli. Pierwszy jest ten model podzielony na kilka faz. Pierwsza faza, analiza problemu rozwojowego. Proszę Państwa, każdy projekt rozpoczyna się od problemu. Jak nie ma problemu edukacyjnego, nie ma projektu. Wszystkie projekty tworzy się po to, aby rozwiązać jakiś problem.
Analiza, co obejmuje analiza? Identyfikacja problemu. Analiza, to jest bardzo ważne, zidentyfikować poprawnie problem. Problem edukacyjny, problem rozwojowy. Kto go ma? Gdzie ten problem jest? Dlaczego to jest ten problem? Dlaczego on jest istotny? Czy my możemy rozwiązać ten problem za pomocą kursu rozwojowego, kursu e-learningowego? Charakterystyka kontekstu problemu dotyczy osób, które ten problem mają. Kto ten problem ma? Gdzie ten problem jest? Czy ten problem na przykład ma tylko ten wydział danej firmy, ten oddział, czy mają go dyrektorzy, czy mają go dyrektorzy wyższego, niższego szczebla, czy mają go pracownicy administracyjni, czy mają go pracownicy fizyczni? I należy opisać, scharakteryzować, czy pozyskać informacje od zleceniodawcy, od klienta na temat tego kontekstu, gdzie i kto ma ten problem. Przykład podam, do mnie właśnie się zwrócono, no, pewna instytucja w Polsce się zwróciła, poprosiła mnie o przeprowadzenie kursu dla nauczycieli, stwierdzili, ja mówię, no dobrze, ale na jaki temat ma być ten kurs, w zakresie e-learningu. No i pani dyrektor mówi mi, no w zakresie materiałów dydaktycznych, opracowania, bo nie wiedzą, jak te materiały, i prowadzenia kursu. Ja mówię, no dobrze, ale czy to jest rzeczywiście ten problem? A skąd pani wie, że to jest problem? Bo tak, no tak, tak nam się wydawało. Ja zasugerowałam, żeby przeprowadził to panie taką krótką ankietę wśród tych nauczycieli i zidentyfikowały ich potrzeby, jakie mają problem. I okazało się, że ten problem to nie był wcale materiał, opracowanie materiałów dydaktycznych czy prowadzenie tych kursów na webinarze, bo z tym już sobie zaczęli radzić. Problem był w opracowaniu projektu kursu e-learningowego. Także tak jest to bardzo istotne, zidentyfikować dobrze problem. Uzasadnienie i cel projektu, czyli istotność projektu, o tym już powiedziałam, dlaczego kurs jest bardzo istotny, gdyby uzasadnienie, czyli go, i muszą, powinni go uczestnicy skończyć. Definicja celów projektu, czyli te cele rozwojowe, jakie powinni, no, co chcemy osiągnąć po zakończeniu kursu. Ja wcześniej powiedziałam, że te cele powinny być wyrażone na trzech poziomach kompetencji, wiedzy, umiejętności i postaw. Kolejną rzeczą, proszę Państwa, opracowanie scenariusza projektu. Ja to jest bardzo zalecam, zachęcam wręcz firmy do opracowania tego scenariuszu projektu. Jeżeli Państwo dostaniecie jakąś zapytanie ofertowe o przygotowanie propozycji kursu, to warto to zrobić, opracować scenariusz pozytywny i scenariusz negatywny. Czyli w scenariuszu pozytywnym przedstawiamy wszystkie atuty kursu. My uświadamiamy tego zleceniodawcy ważność tego kursu, co on może zyskać, co jego firma, co pracownicy mogą zyskać, jak ten kurs zostanie zrealizowany. Druga strona też jest scenariusz negatywny, czyli przedstawiamy, co firma straci, co uczestnicy stracą, jeżeli nie przeprowadzimy tego kursu dla nich. I tutaj jest też takie, no musimy wykazać te za i przeciw naszego kursu. I to, proszę Państwa, bardzo daje taką dużą świadomość, jeżeli otrzymamy na piśmie, tak, zaczynamy się to zastanawiać, kurczę, ja tego z tego nie byłem świadomy, że rzeczywiście możemy to zyskać, a to możemy stracić. Kolejną fazą jest planowanie pedagogiczne, operacyjne i ekonomiczne. I tutaj już to jest taka, Państwo to określacie jako koncepcja pedagogiczna kursu. Ja to mówię też jako program kursu. Opracowanie propozycji pedagogicznej. Czyli ta propozycja powinna zawierać zarówno cele kursu, proszę Państwa, jak i treści, jak i materiał, jaka to jest koncepcja, do jakich teorii się odwołujemy, jak również wykaz materiały dydaktyczne, również polecana, zalecana literatura. Jeżeli bardzo szczegółowo, proszę Państwa, to się robi, jeżeli proponujemy aktywności, wśród tych aktywności na przykład będzie to forum dyskusyjne, debata na forum dyskusyjnym, to proponuję bardzo dokładnie to opisać, żeby zleceniodawca wiedział, jak to forum będzie wyglądało, czyli na przykład jeszcze dlaczego to forum, co, jaki będzie temat forum, jak i również też zalecenia dla uczestników, już konkretnie uczestników, jak mają się poruszać po tym forum. No też to tak, że tak powiem, zachęca do skorzystania z naszej oferty. Kolejnym etapem planowanie aspektów operacyjnych. Projekt też kursu e-learningowego, szkolenia powinien zawierać te aspekty operacyjne, czyli w jaki sposób będą uczestnicy się zapisywali na kurs, czy to będzie przez naszą firmę, czy to będzie przez firmę klienta, w jaki sposób będzie komunikacja się odbywała z prowadzącym, za pomocą jakich narzędzi, kiedy ta komunikacja, w jaki sposób będzie tutoring, jakie też będzie to środowisko wirtualne, czy to będzie platforma, czy inne narzędzie. To wszystko opisujemy
angażujemy w planowanie aspektów operacyjnych. My no, mamy opracowanie budżetu i harmonogramu projektu. Tak jak wcześniej też powiedziałam, każdy projekt jest związany z kosztami i na tym etapie należy bardzo dokładnie opracować ten budżet i harmonogram projektu. Proszę Państwa, jeżeli nie opracujemy budżetu dokładnie, nie dołożymy wszelkich staranności w opracowaniu dokładnego budżetu, to możemy mieć problem. A później, jeżeli o czymśmy zapomnieli, to zleceniodawca nam może powiedzieć, że już on więcej pieniędzy funduszu nie ma na realizację tego projektu. Również bardzo ważne jest też dokładne opracowanie harmonogramu projektu i też są jeszcze tak zwane kamienie milowe, czyli to są jak gdyby pewne fazy, pewne wydarzenia istotne w naszym projekcie, które jak gdyby uwarunkowują terminowe skończenie projektu. Często jest tak, że jeżeli projekt jest dosyć skomplikowany, że on będzie trwał dosyć dłużej, to i oddzieli się na fazy. I jednym takim kamieniem milowym może być skończenie jednej fazy. Na przykład najpierw musimy zaplanować kurs, tak? Dajemy propozycję tego kursu klientowi i to jest pierwszy nasz kamień milowy. I od tego, od akceptacji tej propozycji jest uzależnione, czy przechodzimy do kolejnej fazy projektowania, czy opracowujemy na przykład materiał szkoleniowy. Ja tak miałam, że nawet jak już zidentyfikowano problem, przygotowałam koncepcję, czekałam na zaakceptowanie, bo to, czyli skończyłam jeden kamień milowy i po zaakceptowaniu tej koncepcji rozpoczęłam opracowanie kursu. Oszacowanie oczekiwanych rezultatów. Tutaj również powinno się, jest to prognoza, co oczekujemy po zakończeniu kursu. I wreszcie, proszę Państwa, ocena i monitorowanie naszego projektu, realizacja naszego kursu. Nie chodzi o ocenę uczestników, kompetencji uczestników nabytych podczas kursu, przez uczestników kursu, ale ocenę tego projektu. I ta ocena powinna się odbywać jak gdyby w różnych momentach realizacji projektu. Nasz projekt opracowujemy, później rozpoczynamy realizację tego projektu. W związku z tym ja proponuję zawsze oceny w trzech momentach projektu. Ocenę wstępną przed rozpoczęciem realizacji projektu, w trakcie realizacji oraz po zakończeniu, żeby wiedzieć, czy to, co my żeśmy zaplanowali, to zaplanowaliśmy dobrze, czy jesteśmy już przygotowani, gotowi do rozpoczęcia realizacji tego naszego projektu, do naszego kursu, w trakcie, czy wszystko jest ok, czy są jakieś brakuje mi polskiego słowa, coś na wale, coś szwankuje, to możemy zawsze to poprawić i na koniec, żeby poznać właśnie satysfakcję oraz stopień osiągnięcia celów naszego projektu. Proszę Państwa, bardzo króciutko o aspektach prawnych, które powinno się wykorzystywać. Tutaj już Państwo, bośmy tutaj widzę Piotr pogania tak jednak. Nie, ja Cię nie poganiam, nie mamy tutaj Renata aż takich tutaj problemów czasowych. Nawet była jedna sugestia, żeby troszkę wolniej prowadzić, ale tutaj zdania są podzielone na czacie, więc nie naciskam. Ja chciałem tylko w ramach tutaj podsumowania tego rozwodu. To może tylko rozdziału. Piotr, nadpomknę o tych aspektach prawnych, tak? Żebyście dla Państwa przygotowałam aspekty prawne, będą mogli sobie Państwo później się z nimi zapoznać, bo będzie prezentacja dostępna. Jest to bardzo ważne, te aspekty prawne przy projektowaniu, które należy mieć na uwadze przy projektowaniu, opracowaniu kursu, zwłaszcza materiałów dydaktycznych. Ustawa, proszę Państwa, o właśnie prawach, aspektach prawnych nam dopuszcza korzystanie z autorstwa tych innych, z produktów innych autorów. Między innymi na przykład możemy też cytować i to często ja obserwuję, przeglądając przy materiały dydaktyczne, obserwuję, jakie błędy są najczęściej popełniane. W związku z tym, że cytowanie musi być realizowane w zakresie uzasadnionym celami kształcenia. Nasza praca nie może opierać się całkowicie na cytowaniach innych autorów. Czyli jeżeli byśmy tak napisali e-book i tylko byłoby on kopią z kilku innych autorów, jest to plagiat. To nie jest nasz własny e-book. Możemy cytować, możemy wykorzystywać jakieś części, cytować innych autorów, ale w ramach dozwolonego przepisami prawa. Najczęściej do cytowań stosuje się styl APA. Ja zachęcam Państwa gorąco do zapoznania się z tym stylem APA. Jest to przez Amerykańskie Stowarzyszenie Socjologów, zostało opracowane od bardzo, bardzo dawna.
Jest to taki zespół zasad, którymi należy się kierować przy cytowaniu dzieł innych autorów. Przygotowałam tutaj Państwu tak, pewne też przykłady, że jeżeli na przykład chcemy cytować jakiś cytat, dosłowny cytat, który zawiera poniżej 40 słów, to w jaki sposób zrobić to, żeby to było zgodne z przepisami prawa. Kolejny też tutaj mają Państwo przykład, jeżeli chcemy zacytować dosłownie coś, co jest powyżej 40 słów, w jaki sposób to należy cytować poprawnie. Kolejny tutaj przykład mają Państwo, jak należy cytować, opracować bibliografię na końcu materiałów dydaktycznych, że to powinno być alfabetycznie ułożone prace tego samego autora, należy poddać alfabetycznej kolejności tytułów prac. Kolejny tutaj Państwo mają, bo też bardzo często z tego korzystamy z artykułów publikowanych w czasopiśmie, cytujemy tak, autorów z artykułów z czasopisma i też Państwo tutaj mają przykład, jak należy robić to poprawnie, czy jak należy poprawnie cytować różne właśnie dzieła pochodzące z internetu. Tutaj już, że nie mam czasu, to Państwu tutaj zostawiam do przeanalizowania i też mają Państwo link do strony stowarzyszenia, bo tak jak mówię, warto się zapoznać dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie stosujecie, nie słyszeliście o tych zasadach stosowanych w cytowaniu dzieł innych autorów. Proszę Państwa, tutaj na sam koniec już tylko przygotowałam parę takich dobrych praktyk. Dobra praktyka jest to, co proszę Państwa, my profesjonaliści czy profesjonaliści stosują i uważają za dobre, coś, co nam pozwala osiągnąć te nasze cele. Jeżeli chodzi o projektowanie kursów, na pewno jest to wyznaczanie odpowiednich ram czasowych projektu. Powinniśmy poświęcić czas też na to właśnie wyznaczenie prawidłowe, żebyśmy nie za mało, nie za dużo, określenie odpowiedniego budżetu, przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowej, tak jak ja to zrobiłam, żeby wiedzieć, żeby podpasować, dopasować treść szkolenia do rzeczywistych potrzeb uczestników, opracować oryginalny projekt usługi. To już Sławek powiedział, że kursy e-learningowe nie są takie same jak kursy stacjonarne, dlatego nie zalecam, proszę Państwa, przenosić tego wszystkiego ze środowiska stacjonarnego do środowiska wirtualnego. Wyznaczenie jasnych celów kształcenia, zaplanowanie wirtualnego środowiska nauczania oraz określenie strategii ewaluacji zdalnej usługi rozwojowej. Z mojej strony to już wszystko, tutaj literaturę też Państwo znajdą, polecaną literaturę w językach angielskich. Dziękuję ślicznie za uwagę. Tak jest, dziękuję Renata. Ja tylko tak tytułem podsumowania najpierw nawiążę do tego pierwszego bloku Renaty. Państwo pewnie w dużej mierze to część z tych rzeczy stosują w praktyce, to znaczy robicie projekty, które do tej pory miały miejsce na salach szkoleniowych, w innych miejscach, często też zapewne wirtualnie. Natomiast te modele, mimo że większość z nich jest prosta, to ona sobie, to mimo tej prostoty pozornej, one zadają bardzo trudne pytania. I te trudne pytania obnażają naszą gotowość albo niegotowość. Jeżeli weźmiemy ten prosty model ADI, o którym Renata mówiła, to on ma jeszcze taką cechę jedną, bo czasami ten wykres się pokazuje jeszcze w formie takiej kołowej, że po każdym z tych bloków, na przykład po analizie, a przed designem, powinna występować taka wewnętrzna środkowa ewaluacja, która nam odpowie na pytanie, czy my na pewno tą analizę mamy dobrze przeprowadzoną. I gdybym chciał odpowiedzieć na to pytanie, czy tą analizę mam dobrze przeprowadzoną, pewnie odniósłbym się do tego 13-fazowego, 13-krokowego modelu przygotowania projektu, w którym jest cholernie dużo pracy wymaganej do przygotowania, bo i harmonogram, i budżet, i tak naprawdę zadanie sobie podstawowego pytania, bo często mając jakąś swoją niszę, w której się czujemy pewnie, w której mamy rynek zrobiony, nie zawsze widzimy, że w świecie cyfrowym są inne nawyki uczenia się też. My nie konkurujemy z tym, czy ktoś przyjdzie na 9:30 do sali szkoleniowej gdzieś w jakiejś dobrej lokalizacji w mieście, żeby miał łatwy dojazd i z tym, co będzie w ofercie cateringowej, czy szkolenie się sprzeda. Tak my bardzo często e-learningiem konkurujemy na przykład z wieczorem spędzonym przed Netflixem czy przed YouTube'em, bo taka jest prawda, mogę obejrzeć serial, a mogę przejść jakieś szkolenie. I już nawet odpowiadanie sobie na te proste, ale bardzo, bardzo trudne pytania, typu dlaczego w ogóle ktoś miałby mi poświęcić czas, jest trudne i wymaga bardzo szerokiego opracowania. Jeśli chodzi o te sprawy związane z prawem, rzeczywiście jest tak, że o ile z pewnych rzeczy wychodziliśmy suchą stopą w sali szkoleniowej, tak w działalności takiej
typowo cyfrowej, zdalnej, naprawdę po latach potrafią wypływać jakieś kwiatki, bo ktoś coś zauważy gdzieś i głupio byłoby się potknąć na podstawach. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych to jest ustawa, która ma 128 paragrafów, to nie jest wielkie tomiszcze. Natomiast sposoby interpretowania tego są bardzo liczne. Jest bardzo, bardzo wiele mitów dotyczących tego, że można cytować ileś tam sekund bezkarnie albo ileś tam słów bezkarnie. To wszystko nie jest prawda. W linkach, które Państwo będziecie mieli załączone po webinarze i na dole też w ostatnim slajdzie, jest między innymi dostęp do mojej i Sławka rozmowy z prawnikiem, który się specjalizuje w prawie autorskim, gdzie rozmawialiśmy między innymi o cytacie, o kontekście. Ta rozmowa trwała praktycznie półtorej godziny, więc troszkę tam się zagłębiliśmy właśnie w kontekście firm szkoleniowych, a ta metoda APA, ten styl APA, który pokazała Renata, to mam wrażenie, że u nas w ogóle w Polsce też jest troszkę egzotyczny, bo to jest bardzo fajny, konkretnie podany na tacy sposób cytowania, który nie ma odzwierciedlenia w żadnej ustawie. To nie jest tak, że w ustawie o prawie autorskim polskiej, europejskiej czy amerykańskiej ktoś tak to napisał, tylko to jest przykład dobrze zrobionej praktyki w zakresie posługiwania się czyjąś twórczością. I ja w tym momencie oddaję go Sławkowi, ponieważ przechodzimy już do metod projektowania zdalnej usługi rozwojowej i tam mamy trochę, ciekawostek i różnych takich rzeczy dotyczących, już dotykamy materii tego naszego przyszłego produktu szkoleniowego. Sławku? Jestem. Halo, halo, słyszysz mnie? Warszawa. Słuchajcie, ja myślę, że zastanawiałem się, jakbyśmy to najlepiej ograli na tak krótkim czasie, tak? No bo normalnie to oczywiście to są rzeczy, które to mogłyby tam wielodniowy warsztat spokojnie zagospodarować. Ja pomyślałem o tym tak jak troszeczkę, to jest taka moja osobista definicja skuteczności, to znaczy, że trzeba wiedzieć, co się robi i trzeba mieć narzędzia. To tak wtedy jakoś to funkcjonuje. Czyli żeby wejść w tak rozumiany projekt, o którym mówiła Renata, rzeczywiście no, trzeba wiedzieć, co się chce w nim zrobić, no i trzeba mieć oczywiście stosowne narzędzia, żeby to dobrze zrobić, bo tak jak Piotr zauważył, pewne rzeczy są zrobione i nie warto może ich od nowa wymyślać. Pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest taka, że no pytanie jest takie, jak wyjść poza ten święty schemat, tak? Czyli no jest taki schemat, albo idziemy w kierunku webinaru, czyli takiego powiedziałbym live'a, tak? Czy takiego Zooma, który nie jest łatwy, tak? Ja mam cały czas kłopoty, żeby wam patrzeć w oczy, bo akurat mam kamerkę, która ma takie kółko, które mnie doświetla i to w ogóle jest strasznie, ja tego nie znoszę. Czy też pójść w kierunku e-szkolenia, czyli takiej skrajnej metody, która mówi, ok, dajmy człowiekowi się uczyć samemu, niech on sobie tam poczyta, niech sobie poobejrzy filmy, niech sobie zrobi jakieś tam quizy, niech sobie coś tam przećwiczy. I żeby wyjść poza ten schemat, warto jest się zainteresować innymi metodami. Ja do tego używam Learning Battle Cards, takiego produktu, który gdzieś tam został stworzony z myślą o tym, ale to też nie jest tak, że on musi być używany, tak? Znaczy jakby też słyszymy, widzimy wiele metod, możemy podpatrywać. Wymieniłem kilka takich może nietypowych. W przestrzeni cyfrowej można zrobić społeczność praktyków, czyli takie miejsce, gdzie ludzie później już się wymieniają praktyką, szczególnie IT, to jest nagminne, wszyscy, którzy są w IT, korzystają z tego typu miejsc. Fajnym narzędziem, fajną metodą, którą można stosować, jest checklista. Fajną jest feedback, tak? Czyli jakby to trochę z tym 70-20-10, czyli popatrzenie, co ten człowiek robi i dawanie mu informacji zwrotnej, precyzyjnej i takiej skutecznej, która pozwala mu się rozwijać i lepiej to robić. Współdzielone zasoby, też taka typowa metoda do współpracy grupowej w trybie trochę asynchronicznym albo synchronicznym, jeżeli trzeba. Bazy wiedzy na przykład, bardzo ciekawa metoda. Coraz ważniejszą okazuje się wyszukiwarka. Trudno nazwać to metodą uczenia, natomiast rzeczywiście wyszukiwarka jako element naszego krajobrazu osoby uczącej się staje się kluczowa, tak? Czyli jak, nie wiem, chcę zrobić naleśniki, to wchodzę na YouTube'a i piszę naleśniki, jak zrobić, albo coś takiego. Content curation, tak? Czyli jakby dostosowywanie treści do określonej grupy osób, czyli mamy mnóstwo treści w internecie, ale są osoby, które dostosowują, trochę interpretują te treści dla innych osób. I tak, a wracając do tego,
tematu, że powinniśmy mieć narzędzia, ja bym chciał wam zaproponować takie jedno z narzędzi, które jest mocno zorientowane na projektowanie procesu rozwojowego pod skuteczność, pod jego taką, powiedziałbym, efektywność, ale też takie jakby wydarzenie się, tak? Czyli jeżeli spojrzymy na to, że uczenie może być postrzegane jako doprowadzanie do realnej zmiany, tak, że jakby z tego troszeczkę powinni nas rozliczać, to jest takie podejście, które troszeczkę tym się kieruje. To jest Learning Battle Cats Canvas. Możecie sobie pobrać ją za darmo, bo ona jest na licencji Creative Commons na stronie Learning Battle Cards, także serdecznie do tego zapraszam. Link oczywiście będzie również powtórzony w podsumowaniu. I ona się składa tak naprawdę z 7 okien. Pierwszy to jest analiza, świadomość, potem jest taki, no taka trójca, powiedziałbym, dla andragoga klasyczna, tak, czyli wiedza, umiejętności, postawy. Następnie jest taki etap wdrożenia i ewaluacji. I to są takie etapy, które Canvas polega na tym, że staramy się w te obszary włożyć aktywności, tak? Czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, to co my zrobimy, żeby zaspokoić każdy z tych etapów. Co my zrobimy w obszarze analizy, co zrobimy w obszarze świadomości, co zrobimy w pozostałych obszarach. Tak jakby podróżując sobie po tych obszarach, można powiedzieć w ten sposób, że analiza to jest, tutaj wypisałem wam kilka pytań, nie będę ich czytał, bo to myślę, że nie będzie zbyt ciekawe dla was, natomiast tak bardziej pod waszym kątem, na jakie pytania można sobie odpowiadać podczas analizy. Etap analizy to jest w ogóle uświadomienie sobie, czy my naprawdę robimy coś, co upewnia nas, że robimy to, co mamy zrobić. Czy to nie jest tak, że gdzieś tam mamy założenia, tak? Czyli ten słynny angielski assume, tak, czyli assume making ass of you and me, to jest, czy nie jest tak, że my coś widzimy, coś nam się wydaje, a tak naprawdę tego nie sprawdzamy. W związku z tym na tym etapie warto jest spisywać różnego rodzaju działania analityczne, czyli takie, które upewniają nas, że człowiek dostanie to, co chce. Uwaga, człowiek dostanie to, co chce, to nie znaczy, że wszystkim my musimy sterować, tak? Czyli możemy powiedzieć w ten sposób, zorientujmy się, co ci ludzie potrzebują, przygotujmy coś dla nich, albo możemy powiedzieć w ten sposób, dajmy im narzędzie diagnostyczne i przygotujmy dla nich takie treści, żeby oni mogli po tym narzędziu diagnostycznym odpowiednio z nich skorzystać, tak? Czyli mogę sobie wyobrazić, jeżeli zrobię sobie diagnozę, dowiem się, że jestem zielono, tam nie wiem, pewnie u mnie to będzie, a nawet nie wiem, ale na pewno nie czerwony, żółty, to być może powinienem dostać od kogoś, kto mi daje naukę, możliwość uczenia się w tych obszarach, których diagnoza mnie wskazała. Tak? Jak dowiem się z jakiejś innej rzeczy, że jestem, nie wiem, typem żyrafy, tak? No to również w tym kierunku. I tutaj jakby starajcie się zaplanować rzeczy, które spowodują, że człowiek w efekcie dostanie to, co mu jest potrzebne, albo w ten sposób, że odpowiednio zostanie pokierowany, albo w ten sposób, że odpowiednio sobie wybierze to, co mu jest potrzebne. Takie typowe metody w tym obszarze, no to jest właśnie diagnoza, to są różnego rodzaju surveye, takie jakby trochę też, powiedziałbym, ankiety, tak, które pozwalają się zorientować, ale to są również rozmowy, to są fokusy, tak, można rozmawiać, to są rozmowy z menedżerami, jakie są cele szkolenia, różnego rodzaju badania, często też analiza danych, które są, big data, bo przecież w firmach większość czynności, które wykonują pracownicy, jest po prostu gdzieś tam zanotowana, tak, i można sprawdzić dokładnie, ile razy człowiek źle złożył ofertę i tak dalej, i tak dalej. Drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, no to jest etap świadomości i to jest bardzo taki etap istotny i chyba pomijany, mam wrażenie, albo nie do końca dodefiniowany w wielu działaniach, to znaczy pytanie jest takie, czy my podejmujemy dobre działania i rzeczywiście przemyślnie robimy budowanie świadomości tego, co właściwie robimy. Otóż angażowanie osób dorosłych to jest w dużej części odpowiadanie na ich potrzeby. I to jest też uświadamianie im, w czym biorą udział. Czyli ludzie się angażują wtedy, kiedy wiedzą, w co się angażują. Tak? I każdy może to, co mu proponujemy, widzieć na różne sposoby. Dla jednego takie szkolenie na przykład, to jest sposób na to, żeby być lepszym profesjonalistą.
Dla innego, który jest bardziej zorientowany na pracę dla zespołu, to będzie, nie wiem, polepszenie jakości swojej pracy. Dla kogoś innego będzie to sposób na to, żeby się wreszcie z tej firmy wyrwać i pójść do innej firmy, tak? I sobie certyfikat zdobyć i uciekać i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swoją agendę, każdy ma swój plan i teraz pytanie jest takie, w jaki sposób my możemy w tym obszarze działać. Po pierwsze, powinniśmy dawać precyzyjne informacje, ludzie powinni wiedzieć, co ich czeka, tak? Czyli nie powinniśmy ich specjalnie zaskakiwać, bo po co mają się zapisywać na coś, czego nie wiedzą na coś? Pewnie raczej nie zapiszą, chyba że zostaną zmuszeni. Prawda jest taka, że rzeczywiście świadomość i angażowanie kątem oka, zauważyłem komentarz, jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że my mamy tendencję do tego, my wiemy, co my robimy, ale to nie znaczy, że tamta osoba to wie. I takim pobocznym tematem, jeśli chodzi o budowanie świadomości, to trzeba pamiętać, że nie tylko budujemy świadomość tego człowieka, ale również być może jego otoczenia, na przykład w warunkach pracy z firmą, z organizacją, no fajnie by było, gdyby menedżer też wiedział, co ten człowiek tam robi, bo za chwilę wróci z tego szkolenia i on po prostu, no nie wiem, nie wdroży tych umiejętności, ponieważ nikt mu na to nie da pola, tak? Ludzie powiedzą, byłeś 2 dni na szkoleniu na przykład, albo siedziałeś przy tym kompie przez 3 dni, więc teraz wracaj do roboty i jakby nadrabiaj zaległości. Kolejne etapy, wiedza. To są takie, powiedziałbym, klasyczne, nie chciałbym tu się skupiać. W przestrzeni cyfrowej troszeczkę się, to co się zmienia w przestrzeni cyfrowej, to jest troszeczkę formy, z którymi mamy do czynienia, tak? Czyli jakby mamy wiele form cyfrowych, które normalnie na szkoleniach pewnie trudniej użyć. To jest kwestia filmów, to jest kwestia wideo, to jest kwestia infografik, to jest kwestia rzeczy, które mogą być interaktywne, tak, czyli jakieś takie elementy, które mogą być interaktywne, trudno na szkoleniu stacjonarnym, w ogóle całe szkolenie stacjonarne jest interaktywne, ale w inny sposób. To są symulatory na przykład, czyli to są takie rzeczy, które pozwalają człowiekowi czegoś się dowiedzieć w sposób, powiedziałbym, taki bardziej nowoczesny. Tutaj bardzo bym zalecał myślenie właśnie w kategoriach tej atomizacji, tak, czyli że bardzo łatwo zgubić człowieka w dużej przestrzeni. I drugą rzeczą, którą chciałem wam przekazać przy myśleniu dotyczącym wiedzy, to jest to, że pamiętajcie, że są dwa podstawowe sposoby, w jaki człowiek korzysta z wiedzy, którą mu przekazujecie. Jeden to jest wtedy, kiedy pierwszy raz zaczyna i wtedy być może nawet poszukuje troszeczkę, żeby go poprowadzić, ale drugi, być może ważniejszy, to jest taki, kiedy wraca do tej wiedzy i wtedy wyszukiwarka, dobry podział, dobre otagowanie, dobra nawigacja. Tak, to są rzeczy, które są kluczowe, żeby się po prostu nie gubił. Już przechodzę sobie do następnego slajdu. Kolejna rzecz, umiejętności. Znowu klasyka, tak, w ujęciu andragogicznym. Wiadomo, przekazujemy umiejętności albo wyrabiamy umiejętności, jak się mówi, albo tak naprawdę patrząc od strony learning, to pozwalamy się nauczyć i dajemy wszystko, żeby nauczyć, to w tym przypadku oczywiście też są ważne różnego rodzaju zadania, różnego rodzaju rzeczy, które możemy zrobić online. To mogą być projekty wspólnie realizowane. To, co daje online, to daje też taką możliwość współpracy na różnych poziomach, czyli możemy spowodować, żeby część działań była widoczna na poziomie na przykład grupy szkoleniowej, jeżeli w ogóle takie pojęcie akurat jest, a część może być na przykład w interakcji samego jednej osoby, mentora, z osobą, z którą pracuję, czyli możemy na przykład namówić kogoś i do tego serdecznie namawiam, żeby pracował na własnym projekcie. W ogóle jak sobie teraz rozmawiamy o tym, jak ja mówię o tym podejściu, to może też warto, żebyście sobie gdzieś w głowie wyobrazili swoje własne projekty, bo to tak najłatwiej jest wtedy taką projekcję sobie zrobić, co właściwie ja robię w tym zakresie. To taką fajną rzeczą, która jest w przypadku umiejętności, to jest to, że niektórzy potrzebują więcej ćwiczyć, niektórzy mniej i często te media cyfrowe pozwalają to zrealizować, tak? Czyli dać jakieś symulatory, dać być może kontakt z trenerem, ale to nie jest tak, że to, że jedna osoba potrzebuje dużo więcej ćwiczeń, oznacza, że pozostała część grupy musi to przeczekać, tak? Albo musi posiedzieć na tych zajęciach i się przyglądać. Tylko rzeczywiście ktoś może pójść w takim kierunku, że on będzie sobie ćwiczył a inni tego nawet nie zauważą, że on tyle czasu musi na to poświęcić.
Bardzo ważna rzecz. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o tę Trójcę Świętą, czyli wiedzę, umiejętności, postawy, to mam wrażenie, że ta nowa cywilizacja, tak według Tofflera, czyli cywilizacja informacji, odwróciła proporcje. To znaczy, tak jak kiedyś ważna była wiedza, no bo uniwersytety, no bo wykształcenie, tak teraz wydaje się, że no wiedza jest w Google, trzeba też do niej dotrzeć, trzeba wiedzieć jak, może potrzebujemy przewodnika czasami. Umiejętności, no okej, jak czegoś nie umiem, to sobie szybko, ja ostatnio sobie wymieniłem baterię w swoim laptopie, po prostu zobaczyłem, jak to się robi na filmiku i nie musiałem jakby nigdzie się tego uczyć, chociaż nigdy tego nie robiłem wcześniej, ale postawa, czyli umiejętność ustawienia się odpowiednia, to jest odpowiedź na to, jak ta osoba się zachowa w sytuacjach, których my, ucząc go, jeszcze nie przewidzieliśmy, czyli to, co się dzieje w obsłudze klienta, to, co się dzieje w sprzedaży, to, co się dzieje w zarządzaniu, to są rzeczy, których my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Za 5 lat będzie jeszcze inaczej, w marketingu na przykład. W związku z tym raczej ważne jest wyrabianie odpowiedniej postawy i warto jest tutaj w tym obszarze 7 okien zadbać o to, żeby było odpowiednio dużo działań. Bardzo ważny etap i myślę, że w odróżnieniu od edukacji stacjonarnej łatwo osiągalny, bo w edukacji stacjonarnej jest troszeczkę tak, że kończy się szkolenie, no i powiedzmy, no się skończyło. A etap implementacji, czyli tego wdrożenia umiejętności, które nabyłem na szkoleniu w moją praktykę zawodową, jest nieco później. I często tak naprawdę zaczynam rozumieć, czego mi brakuje znacznie później, wtedy, kiedy zaczynam próbować coś zrobić. W związku z tym warto jest projektować rzeczy i tutaj umieszczać rzeczy, które są zorientowane na implementację, bo w końcu klientowi chodzi o to, żeby się coś w jego firmie, czy w jego organizacji, czy w przypadku osoby, która się sama uczy, na przykład w jej życiu, rzeczywiście zmieniło. Tak? Czyli jakby po szkoleniu wszyscy jesteśmy szczęśliwi, tak, krzywa zapominania jest i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie jest, co się dzieje, kiedy zaczynamy to wdrażać. I wtedy online pozwala zaproponować szereg usług, tak, bo można człowieka wspierać indywidualnie, można wspierać go w dowolnym tempie, w takim jak on implementuje, można dodawać mu różnych rzeczy. Są też metody, które pozwalają, taka jak na przykład Job Aid, to jest taka metoda, która polega na tym, żeby podsuwać narzędzia ludziom, które pozwalają po prostu ułatwić mu wdrożenie. Bardzo polecam, bo to jest taki obszar, właściwie klient powinien nas zweryfikować, tak, pod kątem tego obszaru. Ewaluacja, czyli jakby narzędzie na to, żebyśmy udoskonalali siebie, żebyśmy po pierwsze rozumieli, czy robimy to, co chcemy robić. Nie mówię tu o ewaluacji pod tytułem, czy im się podoba. To jest jeden z elementów, który też nie jest nieważny, tak? No to jest ważne, czy nasi odbiorcy, czy im się to podoba, czy co im się podoba, co im się nie podoba, ale raczej ważniejsze jest to, czy dobrze dobraliśmy treści. Jest też w przypadku takiej ewaluacji, są też metody, które w obszarze cyfrowym są nowe być może dla tych, którzy nie pracowali w obszarze cyfrowym. Na przykład to, że możemy patrzeć, jak poszczególne elementy kursu są oglądalne, jak długo na nich ludzie spędzają czas. Można wprowadzić elementy folksonomiczne, oceny, tak? Czyli można jakieś gwiazdki wprowadzić, żeby ludzie sobie tam klikali, co im się podoba, co nie. Można dzięki temu tę przestrzeń cyfrową adaptować, zamieniać poszczególne treści, patrzeć, czego nie pasuje. To jest też sposób, w jaki my chcemy tutaj przeprowadzić troszeczkę ewaluację, dlatego że zaplanowaliśmy, że przygotowujemy dla Was troszkę więcej materiałów, ale dopiero po tym, jak odczytamy, myślę, Piotrek o tym powie pewnie na koniec, nie chcę spoilować, ale za chwilę zobaczycie to, że też to u nas wystąpi. Tak jest, Sławku, dziękuję. Ja nie będę tutaj wielkich teraz elaboratów robił, bo jeszcze jedna część, którą Sławek dla nas przygotował, jest przed nami. To jest troszkę tak, że wiecie, to się fajnie mówi. Tutaj Marzena bardzo słusznie napisała, że skupiamy się bardzo często na wyprodukowaniu kontentu, ponieważ klient ma wrażenie, że płaci za kontent, a mamy taką wewnętrzną, to jest pewnie kwestia rynku, pewnie kwestia nastawienia, bardzo wielu rzeczy. No, ciężko tutaj jakby w tej chwili analizę przeprowadzać rynkową, ale taką wewnętrzny ból przed jakby projektowanie, to o czym sobie mówi, to jest świetna metoda, ten canvas, polecam do pobrania i przejścia przez niego, ale on wymaga zaangażowania czasu, ludzi, czyli w skrócie pieniędzy. Nie zawsze klient chce zobaczyć na fakturze, że na przykład 20-30% usługi to było jakieś tam projektowanie, czyli co ten ktoś robił. Natomiast jakby
Ja w mojej branży widzę, że tego się nie da robić inaczej profesjonalnie i odkąd się pojawił COVID i wszyscy zaczęli digitalizować, to już nawet nie jest do końca tak, że to jest kwestia pieniędzy, że klient później nie dopłaci, jak czegoś nie przewidzimy, to bardzo często jest po prostu kwestia czasu. Pewnych rzeczy nie da się zrobić dobrze, jeżeli tego nie przewidzimy, a po prostu podwykonawcy, a do jakichś ról zawsze Państwo będziecie mieli podwykonawców, nie przyjmują zleceń, bo nie chcą wchodzić w projekt, w którym wiedzą, że jest totalnie nieprzemyślany w jakichś aspektach, że będzie to wolna amerykanka, albo jak widzimy podwykonawcę, który biega ze sprzętem, z drutami, wszystko podłącza chaotycznie i nie ma czterech kartek, na których jest rozpisane, co my tak naprawdę mamy zrobić, już pomijam fakt dla kogo i po co, no to już po prostu wiemy statystycznie wiemy, że z tego nie będzie dobry chleb. Na koniec jeszcze poruszymy troszkę tematu związanych z zaangażowaniem i tutaj ponownie Sławek Wise. Okej, ja myślę, że to, co powiedziałeś, jest też istotne z tego powodu, że w wielu już zawodach, na przykład projektowania, nie wiem, stron internetowych czy aplikacji, już się uznaje, że rzeczywiście praca związana z myśleniem, z design thinking, z tego typu rzeczami, rzeczywiście powinna być opłacana. Myślę, że my musimy przejść też z modelu, słuchajcie, brania pieniędzy za usługę, tak, za dzień szkoleniowy i tak dalej, w kierunku brania na przykład pieniędzy za efekt, tak, no bo z punktu widzenia usługi, no można powiedzieć w ten sposób, no włączenie tego samego filmu dla 10 osób w sumie nie kosztuje nas więcej niż dla 50 osób, tak? No bo to nie jest więcej sal, to jest po prostu kliknięcie myszką, ale z drugiej strony, no my jednak dajemy licencję, tak? Czyli jednak napracowaliśmy się nad jakąś treścią i może warto brać pieniądze za to, nie za to ile nas to kosztuje, ale za to jaką wartość to przynosi klientowi. O angażowaniu chciałbym powiedzieć, dlatego że to jest taki jeden z elementów, który moim zdaniem jest głównym wyznacznikiem nowoczesnej edukacji w ogóle. Po prostu bez angażowania się nie ma uczenia, bo tak naprawdę jeżeli człowiek ma się nauczyć, no to musi się w to zaangażować. Pierwszą rzecz, którą rzucam jako bardziej inspirację, to jest taka moja swobodna interpretacja drabinki Dieltza, czasami rysowana jako piramida, najczęściej jako drabinka, która mówi tak, że jeżeli chcesz doprowadzić do zmiany, to musisz pracować na kilku poziomach i od dołu patrząc to jest taki poziom bardziej informacyjno związany z przekonaniami, z zachowaniami, a wyżej są takie rzeczy bardziej powiedziałbym wyższego kalibru, tak? Czyli jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, czyli większego kalibru. Czyli na przykład wartości, na przykład tożsamość człowieka, na przykład wizja, jakby jego wizja życia, tak? I to taka inspiracja dla was, że jak pracujecie nad szkoleniem, to żeby zastanawiać się, czy okej, to czym to jest dla tożsamości tego człowieka, tak? Czy to, co mu proponujemy jako produkt. Nie chciałbym się na tym skupiać, bo to jest tak jakby trochę od góry. Natomiast chciałbym wam zainspirować was do jeszcze innej rzeczy, to znaczy i to jest jakby moja osobista metoda uczenia się i rozwoju, która polega na tym, że ja staram się zrozumieć, jestem matematykiem, także może to jest też dla mnie naturalne, zrozumieć z czym mamy do czynienia i poszukać najlepszego rozwiązania dla tego problemu. I w ten sposób, jeżeli pomyślę sobie na przykład o angażowaniu, to mogę sobie powiedzieć, okej, to gdzie ja powinienem szukać inspiracji? No na przykład marketerzy nowocześni, nie mówię o tych takich, co nam tam w telewizji reklamy wyświetlają, bo przecież to już prawie historia za chwilę, tylko tych, którzy naprawdę fajnie nam podpowiadają, co trzeba. Marketerzy, no to są eksperci w poznawaniu i zaspokajaniu potrzeb. Jeżeli mają jakieś metody, to warto je poznać. Startupowcy, eksperci w proponowaniu innowacji, tak? Często startupy to jest ktoś, kto, oni muszą się nauczyć, jak tu innowacje zaproponować. Projektanci gier, jak każdy, kto ma dzieci, to wie, albo każdy, kto sam jest uzależniony, że są ekspertami w angażowaniu, pisarze, scenarzyści w budowaniu, w storytellingu, dziennikarze to eksperci w objaśnianiu świata. Zawsze, kiedy akurat mam szczęście w rodzinie posiadać dziennikarkę, oddam jej swój tekst, to się okazuje, że po jej poprawkach on jest po prostu znacznie prostszy. I specjaliści zajmujący się tak zwanym user experience, to są eksperci, którzy jakby koncentrują się na przyjazności produktów, w związku z tym warto poznawać też ich metody. I chciałbym wam zaproponować do waszego, nazwijmy to, narzędziownika,
kilka metod, które myślę, że Wam pomogą. Możecie ich używać w tym swoim, w swoich projektach czy w swoich działaniach, albo w swoim budowaniu produktów edukacyjnych, ale myślę, że warto do nich zajrzeć. Ja nie będę się bardzo na nich skupiał, dlatego że raczej chcę Was zainspirować, zakładając, że większość tych rzeczy jest dostępnych też do poczytania sobie w internecie. Pierwszą taką metodą, trochę skradzioną, powiedziałbym, pożyczoną od marketingowców nowoczesnych, to jest podejście persona. To jest taki trend, wcale nie taki nowy w marketingu, który mówi, że zamiast patrzeć, ja tak jak kiedyś się patrzyło na takie segmenty YAPI, tam nie YAPI, czyli takie segmenty klientów, to spójrzmy na klientów jak na ludzi. O dziwo. Tak? Czyli jak chcemy zrozumieć ich naturę ludzką, to spójrzmy na nich jak na ludzi. Ciekawe odkrycie, myślę, że dla edukatora też bardzo fajny pomysł, tak, żeby spojrzeć na odbiorców naszych szkoleń jak na ludzi, i to jest pewien sposób, w którym, jak widać po tych zapisach, które tutaj macie, są przede wszystkim brane pod uwagę wartości, cele tej osoby, z czym ona się boryka, i tak naprawdę tutaj po prawej stronie w środku mniej więcej jest napisane rozwiązania, czyli pytanie jest takie, czy jak zrozumiemy tę osobę i zrozumiemy sposób jakby jej troszkę myślenia, to czy jesteśmy w stanie dostarczyć jej rozwiązania. To jest takie też triki, dlatego że tu, jak widzicie, jest konkretna osoba, tak? Czyli tu jest, zdaje się, Piotr Kowalski. Tak naprawdę persona działa w ten sposób, że to jest taki jakby reprezentant pewnej grupy waszych odbiorców, tak? Czyli my wiemy, że myślimy o wielu ludziach, ale nadajemy im nazwisko po to, żeby nasz mózg zaczął pracować w trybie myślenia o pojedynczej osobie. Także to nie jest persona dla Piotra Kowalskiego, tylko dla wszystkich, którzy gdzieś tam w danym projekcie są kierownikami zespołu programistycznego, w związku z tym mają swój specyficzny sposób myślenia i my, jeżeli umiemy go uwzględnić, to prawdopodobnie odniesiemy sukces. Trafimy do tego człowieka, on się rzeczywiście nauczy. Kolejna metoda to jest taki model, który jest używany przez startupy. Kiedyś byłem na takim dwudniowym obozie dla startupów i oni powiedzieli, że jak chcesz kogoś poprosić o $1 000 000, to musisz w 3 minuty umieć mu wytłumaczyć, o co ci chodzi. Okej, no to mówię, no to pokażcie to, jak wy to robicie, bo chciałbym to zrozumieć. I oni używają takiego modelu, który jest taką matrycą wartości nawet, tak się nazywa. Link do tego oczywiście dostaniecie do wszystkich tych rzeczy. To jest publicznie dostępne, więc to nie jest nigdzie skradzione. To jest taka matryca, która mówi, że jak spojrzymy od prawej strony, to najpierw musimy jakby zobaczyć, ja to patrzę tak od lewej strony literalnie, czyli rzeczywiście od tego lewego trójkącika, tam jest, co ten klient robi, customer jobs, czyli co nasz odbiorca szkoleń właściwie czym się zajmuje, w naszym kontekście oczywiście. Potem od dołu, jakie ma z tym związane bóle, czego mu brakuje, co mu nie wychodzi, czego się obawia na przykład, no i potem na górze, o czym marzy, co by chciał osiągnąć, tak, czego by chciał, tak, czyli na przykład można powiedzieć, że nie wiem, każdy sprzedawca chciałby, jak już pisze ofertę, to napisać ją w ten sposób, żeby ludzie kupowali. No, to jest jego marzenie. Co jest jego bólem? To, że na przykład większość jego telefonów jest odrzucanych i to go boli, bo ciągle jak dzwoni, to ciągle mu mówią, że nie będą chcieli z nim rozmawiać. I teraz to, co jest po lewej stronie, to jest odpowiedź taka. My w tym kwadracie mówimy to o naszym produkcie, dajmy mu coś, co mu uśmierzy ból, tak? Czyli ten pain reliever, dajmy mu coś, co mu zaspokoi jego potrzeby, te pozytywne, i dajmy mu jakieś usługi, które pozwolą jakby jego polepszyć swoją pracę, swoje działanie. I wtedy dajemy mu taką wartość, jeżeli on to zauważy, że on po prostu sam się zaangażuje, bo cały czas mówimy o zaangażowaniu. Kolejnym elementem, o którym chciałbym Was namówić, bo my edukatorzy troszeczkę z tym walczymy, to jest kwestia prostoty. Jakby ja byłem w szkole uczony, że jak nie napisałem 2 stron wypracowania, to dostawałem 3, w związku z tym powiedzmy krótkość nie była w cenie, a teraz powinna być. I tutaj takie 2 podejścia, które mam nadzieję Was zainspirują. Pierwsze to jest takie keep it simple stupid, tak zwany KISS. Czasami się mówi, że to, że możesz, nie znaczy, że musisz, to jest taka druga wersja tego, czyli starajmy się upraszczać. Chyba w ogóle istotą zawodu edukatora chyba jest upraszczanie. Takie mam wrażenie, gdzieś tam mi to po głowie chodzi. Jak kiedyś uczyłem matematyki na Akademii Ekonomicznej, gdzie powiedzmy dla nich to była tak zwana cegła, to takie miałem wrażenie, że to jest, że ja po prostu muszę im to wyjaśnić jakoś.
I z prawej strony takie podejście, które, powiedziałbym podejście, no cytat właściwie, tak, Alberta Einsteina, wszystko powinno zostać uproszczone tak bardzo, jak to możliwe, ale nie bardziej, czyli starajmy się upraszczać, ile się da, no ale oczywiście przy zachowaniu jakiegoś rozsądku, bo w końcu też musimy czegoś nauczyć. Narzędzie, które metoda Job, widzę, że tutaj Marzena zapytała, Job Aid, czyli AID, tak jak pomoc. Jasnopis to takie narzędzie, które pozwala łatwo sprawdzić czytelność tekstu. Zapraszam, nie znam twórców, ale mam wrażenie, że rzeczywiście jakaś tam inteligencja, być może sztuczna, coś tam za tym stoi, co pozwala sprawdzić, czy po prostu teksty, które macie w swoich szkoleniach, są trudne, czy są łatwe, czy są skomplikowane. Im prostsze, tym lepsze. Kolejnym narzędziem, które chciałem wam zaproponować, to jest przyczepny komunikat Made to Stick, czy tam Sticky Ideas. Takie podejście przedstawione w książce dwóch braci Heath, którzy się zajęli tematem, co wyróżnia te rzeczy, które nam się gdzieś z tyłu przyczepiają, czy które nam zostają w głowie. No bo ludzie do nas trafiają z różnymi komunikatami, niektóre nam zostają w głowie. I wyszło im, że taki komunikat, który zostaje w głowie, a w końcu jako edukatorom o to nam przecież chodzi, to jest coś, co jest proste, czyli to, co było wcześniej, KIS, co jest konkretne, tak? Czyli ludzie muszą wiedzieć, że to jest konkret jakiś, że to nie jest jakby takie myślenie, tak? Stąd też na przykład ważne, żeby pokazać metody, pewne narzędzia, co jest emocjonalne. Fajnie, jak jest nieoczekiwane, bo wtedy ludzie mają ten taki, tak jak na TED, tak? Oglądacie TED i ktoś was zaskoczył, fajnie, coś nowego, dowiedziałem się czegoś nowego, nie ciągle to samo. No jest wiarygodność, pytanie skąd to wiesz, tak? Czyli no mówisz do kogoś i pytanie skąd to wiadomo, tak? Czy to jest jakaś tam, czy to jest rzeczywiście prawdziwe. No i fajnie, jak zawiera historię. Storytelling, jak wiecie, jest bardzo taką fajną rzeczą, która jest bardzo przydatna i warto z tego korzystać. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, jaką jest UX. Ja akurat dużo pracuję z UX-em, no bo siłą rzeczy zajmuję się też projektowaniem aplikacji. Natomiast warto sobie zdać sprawę, że to jest bardzo ważna rzecz, to znaczy to, żeby rzeczy były używalne. Macie tu przykład po prawej stronie, nie wiem, czy to zauważacie, że ktoś zamienił, to jest parkomat w okolicach parku chyba, który już chyba ma naprawione to, ale kiedyś miał coś takiego, że akceptuj było na czerwono, a anuluj było na zielono. Ja się zawsze myliłem. Za każdym razem rzucałem te monety i na końcu naciskałem no, zielony przycisk, nie? No bo w końcu chciałem akceptować, a to się okazywało, że to jest anuluj. I to jest też dla nas pewna rzecz, to znaczy nie starajmy się wywracać użytkownikowi świata, stosujmy się do przyjętych standardów. Jednym z takich standardów, takim językiem komunikacji przykładowym jest język, który jest stosowany przez znaki drogowe. Wszyscy wiemy, czerwone, zakaz, tak, żółte, uwaga. No to jest jasne, tak? Nie trzeba tu nikomu chyba tego tłumaczyć. To jest pewien system kodowania informacji. I teraz, jeżeli byście chcieli praktycznie podejść do tego tematu, czyli budujecie jakieś produkty cyfrowe, to polecam przyjęcie takich trzech rzeczy, znaczy przyjrzenie się im i być może zbudowanie. My często o tym piszemy, więc też pewnie jakieś linki do artykułów będą, jak to robić bardziej w praktyce. Pierwsza to jest kwestia przyjęcia pewnych konwencji i słowników. Jeżeli coś nazywacie kursem, to nazywajcie to konsekwentnie. To zależy też od tego, nie wiem, jaki macie wizerunek firmy, tak? No bo jeżeli macie wizerunek poważnej firmy uczącej zagadnień prawniczych, no to nie wygłupiajcie się z tekstami tam ha, 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 hi, 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 tak? Ale może być różnie. Przyjmujecie pewne konwencje i stosujecie się do nich, dlatego że ludzie te projekty cyfrowe będą być może różne od was widzieli, tak? I w związku z tym dla nich byłoby nieczytelne, gdyby było to tak zrobione, że nie jest spójne. Takim elementem są formaty, czyli takie gotowe, tak jak format w telewizji, tak? Że wiadomo, że teleturniej się zaczyna od tego, kończy się na tamtym, format webinaru. Warto takie rzeczy sobie opracować po to, żeby po prostu efektywniej realizować usługi cyfrowe. No i szablony, bardzo ważna rzecz. Jeżeli już z kimś pracujecie, a szczególnie z wieloma autorami, dobre szablony załatwiają sprawę. Nie trzeba wszystkim wszystkiego tłumaczyć, dostajecie to, co chcecie dostać.
Ostatnim takim elementem, trochę odjechanym, ale powiem wam, że ja go uwielbiam używać, to jest inspiracja ze świata gier, z game deva. To jest inspiracja, taki model, który mówi o tym, dlaczego gry angażują. Się nazywa Octalysis, jest dostępny za darmo, jest też książka niedroga, tak jak zwykła książka kosztuje, warto kupić. To, co widzicie, jest dostępne za darmo, więc można to sobie po prostu skopiować i przyjrzeć się, czy rzeczywiście te elementy, które angażują, są w naszych produktach obecne. Czy jest coś tak jak Epic Meaning, czy Meaning, tak? Czy ludzie mają jakikolwiek empowerment, czy ludzie cokolwiek mogą wybrać, czy mają na coś wpływ, czy mogą jakkolwiek zdecydować, czy dajemy poczucie ownership, czy accomplishment. Nie chciałbym się w to wgłębiać, ale jakbyście sobie poczytali o tym modelu, bo pewnie będzie wam łatwiej, jak o nim poczytacie, niż jak ja wam wytłumaczę na przestrzeni 30 sekund, to zapraszam, warto z tego korzystać, jak również z dowolnych modeli, które zajmują się angażowaniem. Jest kilka takich modeli, ja akurat wybrałem ten taki bardzo rozbudowany, który jest stosowany w game devie. I to tyle, jeśli chodzi o angażowanie. Zapraszam do takiego myślenia, że angażujcie. Jeżeli będziecie angażować, ludzie przyjdą sami, sami będą się chcieli uczyć, a nawet jeżeli zostaną zmuszeni do szkolenia, to przynajmniej będą zadowoleni i też to też będzie jakiś sukces, bo też dokonają zmiany w swoim życiu. Tyle na ten temat. Tak jest. Dziękuję, Sławku. Tym sposobem powoli dochodzimy do końca tej części zasadniczej. Zaraz się tu przyjrzymy tym dyskusjom. Ja się cały czas przyglądam, ale zaraz sobie jeszcze raz przewiniemy dyskusjom dotyczącym pytań i możliwych odpowiedzi. Zanim jeszcze do tego dojdziemy, ja może od razu powiem co i jak, bo to, co dzisiaj omawialiśmy, tego jest po prostu bardzo dużo. I to są to takie rzeczy na poziomie różnego rodzaju dobrych praktyk, różnego rodzaju pomysłów, modeli. Doskonale zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko jest teraz ubrać te buty i zacząć z nich od razu chodzić. Sama sprawa formatu, o którym tutaj do tej ostatniej myśli Sławka się, przedostatniej myśli Sławka się odniosę, jest o tyle istotna, że jak sobie teraz pomyślimy, że mieć własny format na przykład webinarów płatnych czy bezpłatnych webinarów, to jest bardzo odległa droga, ale jednocześnie jest to przeogromna oszczędność pieniędzy, bo jeżeli widzicie formaty na przykład jakieś telewizyjne, no telewizja jest dzisiaj troszkę medium umierającym w odróżnieniu od internetu, ale może pamiętacie gdzieś tam z lat 90. gdzie się mówiło, że dana telewizja kupiła format na przykład Big Brothera, albo kupiła format jakiegoś serialu i powtarzają ten serial tylko w polskiej oprawie z polskimi aktorami, to można było się zastanawiać, za co oni płacą. Czy oni płacą za to, że grupa ludzi jest zamykana w domku gdzieś tutaj pod Warszawą i wzajemnie ze sobą interakcje sprowadzona, płacą grube miliony dolarów, coś takiego, że można by to było trochę podrobić, zgodnie z prawem autorskim, zrobić coś takiego samego. Tylko nie płaci się de facto, no częściowo też, za markę, bo kto o Big Brotherze w Polsce słyszał, zanim się Big Brother pojawił? Ta marka była, nie było jej po prostu, powiedzmy tak. Płaci się za ten cały know-how, który się dostaje. Za ułożony dosłownie w Excelu proces od A do Z, w którym możemy tylko wpisywać daty, cyferki, liczby, osoby, problemy i rozwiązania tych problemów i produkować. Dlatego wytworzenie własnych formatów jest bardzo ważne, ale trudne. My przygotowaliśmy jako dodatkowy dokument, ja go teraz pokażę w bardzo telegraficznym skrócie, tak zwaną checklistę, w których spisaliśmy sobie w formie pytań, na które można sobie samemu odpowiedzieć, kilkadziesiąt takich najbardziej kluczowych rzeczy. W tym akurat ujęciu, który macie teraz, to zostało podzielone tutaj na 4 slajdy. Ja nie będę niczego stąd dosłownie cytował, bo tego jest za dużo. Ale pokażę wam teraz, jak posuniemy się dalej w ramach tej naszej pracy. Mam nadzieję, że uda mi się na chwilę zaprezentować swój ekran, że będzie po prostu troszkę prościej. Okej, chyba widzicie. I teraz tak, to co dzisiaj zrobiliśmy, tak jak mówiłem kilkukrotnie, będzie pewnie też dostępne na stronie Rady. My na razie, żeby nie tracić czasu, wrzuciliśmy to na stronę Fundacji. Ja wam zaraz też od razu linka przykleję, ale zanim to zrobię, chciałem wam pokazać, jak to jest przygotowane. Przygotowaliśmy dla was do każdego z webinarów, na razie do tego pierwszego, bo widzimy się pierwszy raz, na stronie między innymi link do nagrania, którego jeszcze nie ma, ono będzie gdzieś pewnie za godzinę, półtorej. Macie możliwość przejrzenia oraz pobrania na dysk całej prezentacji. Macie możliwość przejrzenia i pobrania na dysk całej tej naszej listy, którą udało nam się tutaj w czterech stronach jakby zmieścić i spokojnie sobie nad tymi
pytaniami rozpracować. Te pytania dotyczą do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Macie linki do różnych materiałów i do jakby takiej podbudowy też źródłowej tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Są tu te rozmowy wideo, o którym mówiłem, są nagrane webinary, są artykuły, są książki, no wszystko, co tutaj mamy nadzieję, że przyniesie wartość i będzie można się w to zagłębić, tutaj zawarliśmy. I mamy link do takiego formularza z prośbą o informację zwrotną, gdzie będziecie mogli dać nam informację odnośnie tego, na ile dla Was dany moduł tego naszego spotkania był potrzebny i przydatny, ale też czego zabrakło, co chcielibyście więcej, bo dla nas to będzie wsad do tego, żeby przygotować tutaj kolejne zakładki, w których będzie właśnie e-book, w których będą te bite-sized materiały wideo, bo jakby nawet jeżeli rozmawiamy o naszej pracy w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, przygotowania, analizy uczestników, no to dobrze wiecie też sami po sobie, że widzimy się pierwszy raz tak naprawdę. Widzimy się w pośrednim spotkaniu, bo jakby no, większość z nas pewnie gdzieś się tam na siebie natknęła, bo rynek aż nie jest taki wielki w Polsce, ale nie mieliśmy w tym konkretnym projekcie możliwości zrobienia jakiejś super dogłębnej analizy waszych realnych potrzeb, ale to nie znaczy, że się poddaliśmy. Tematy są bardzo duże, są też związane z opracowanymi przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych i przez Radę Sektorową już kompetencjami konkretnymi związanymi ze zdalnymi usługami edukacyjnymi, więc to, co my tam w modułach wkładamy, to nie jest takie nasze widzimisię i zlepek tematów, ale tak naprawdę staramy się nadążać za tym, ale tego jest dużo. I teraz, żeby lepiej poznać jeszcze wasze potrzeby, no oddajemy wam po prostu konkretne narzędzia. Ja wklejam tak na szybko, myślę, że te materiały też będą później na stronie Rady, ale nie chciałbym, żebyście dzisiaj zostali tylko z wspomnieniem tego naszego webinaru. A teraz cofam się tutaj na czacie jeszcze szybko do początku, żeby przejrzeć wasze pytania, bo tam była taka kwestia, którą sobie nawet odnotowałem, ale chcę ją dokładnie zacytować. Już mówię. Tomasz pytał w jednym z tych początkowych slajdów, kiedy dzieliłeś, Sławku, te materiały na self-paced, na synchroniczne i asynchroniczne. Po co ten podział? Czy warto nakładać tradycyjne podziały na nietradycyjny świat? Ja w ogóle tylko chciałem powiedzieć, że jestem zwolennikiem modeli i podziałów, bo nawet jak one idealnie nie pasują do świata, to przynajmniej nas do czegoś zmuszają, tak naprawdę. Znaczy ten podział akurat, myślę, że on jest przydatny ze względów organizacyjnych, tak? Czyli jakby każda z tych trzech trybów, nazwijmy to, czy one są tradycyjne? Na pewno długi czas już są, tak? No bo od początku powiedzmy e-learningu, czyli pewnie gdzieś tam jeszcze koniec poprzedniego wieku. Natomiast myślę, że warto je stosować przede wszystkim dla celów organizacyjnych, tak żebyśmy widzieli specyfikę interakcji z użytkownikiem. Ja je wykorzystuję, tak? W takim rozumieniu, że też nie muszę sobie przypominać tego podziału, bo po prostu w głowie wiem, co jest self-paced, co jest asynchroniczne, co jest synchroniczne, ale też daję sobie przy projektowaniu poszczególnych procesów taki komfort, że mogę myśleć w tych trzech trybach naraz, tak? Czyli mogę powiedzieć sobie w ten sposób, dajmy ludziom zacząć to szkolenie samemu, zrobić sobie diagnozę, zapisać się na webinar, czyli synchroniczną formę i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pod tym kątem myślę, że warto tego używać, ale jak komuś to przydatne. Tak, Anna 2 też tam w tym samym momencie skomentowała to w taki sposób, czy w e-learningu nie należałoby raczej myśleć w kontekście learning experience o doświadczeniu, a nie o sytuacji edukacyjnej, ale to chyba jest kwestia taka trochę, bym powiedział, semantyczna bardziej niż... może jakoś uda się rozwinąć to pytanie, ale myślę, że to jest kwestia, jak to nazwiemy, no generalnie... Generalnie sam fakt tego, że chyba nie da się, nie wiem, czy ktoś ma na dobre tłumaczenie tego self-paced, bo
bo ja na przykład nie znam i sam jakby tutaj ten fakt sprawia, że jeszcze nie wszystkie rzeczy nam się jakby ułożyły. W naszych... Tak, jest jakieś samonauczanie, tak i tak dalej, ale no, akurat tutaj rzeczywiście to tłumaczenie nie jest. Co do tej semantyki, ja się trochę zgadzam, to znaczy, że czasami jest tak, że dobór słów troszkę zmienia świadomość, I się z tym zgadzam. Broniłbym troszkę sytuacji edukacyjnej, bo rzeczywiście trochę musimy myśleć o tym, że czasami to są też sytuacje, tak? Czyli na przykład to, że ludzie są postawieni wobec czegoś, wobec jakimś zadaniu, ale absolutnie myślenie w kategoriach angielskiego experience, szczególnie dla osób, dla których to jest bliskie pojęcie, absolutnie się zgadzam, że jest pewnie takie bardziej poprawne. Tak jest. Kolejna kwestia dotyczy już, na przykład padła przy okazji metody siedmiu okien procesu rozwojowego, czyli tego kanwasa, mówiąc tak, takim nieładnym makaronizmem. Adam pyta, czym ten proces różni się od przygotowania procesu szkoleniowego w tradycyjnej formie na sali szkoleniowej? Tu nie ma co ukrywać, że kanwas sobie świetnie radził jako metoda także w tradycyjnych jakby procesach, ale pewne rzeczy pewnie da się, Sławku, uwypuklić, które sobie w digitalu, jakby mówiąc nieładnie, radzą. Wydaje mi się, że ta różnica główna to jest chyba przede wszystkim w tym etapie wdrożenia. Wydaje mi się, że na sali szkoleniowej bardzo trudno jest uzyskać taki efekt, żeby ludzi wspierać potem w etapie wdrożenia organizacyjnie też. Chociaż mogę sobie wyobrazić, że są jakieś działania w tym związane. I w tym etapie ewaluacji, tak? Dlatego, że chociaż nie, może w etapie ewaluacji to nie za bardzo, bo rzeczywiście również w stacjonarnych można te ewaluacje robić poza salą, tak? No, czyli jakby nie w myśleniu w kategoriach, czy się udało dane szkolenie, tylko czy w ogóle dobrze idziemy, czy nasz projekt, czy to wszystko dobrze idzie. I to jest jedna rzecz. I druga to jest taka, o której bym powiedział, która może też jest istotna, że to jest troszeczkę tak, że w przypadku szczególnie projektów, w których jest jedno, dwa szkolenia stacjonarne, to ten podział na grupy czasami jest przypadkowy, natomiast w tej przestrzeni cyfrowej mamy troszeczkę bardziej możliwość reagowania na to, co się dzieje, czyli proponowania poszczególnym ludziom różnych innych rzeczy, czyli puszczenia ich inną ścieżką, powiedziałbym w ten sposób. Tak? Czyli jak już przyszliśmy na dwudniowe szkolenie, to musimy wszyscy razem zostać w tej sali do jutra wieczora, natomiast jeżeli zaczęliśmy szkolenie cyfrowe i okazuje się, że ktoś z nas nie pasuje, to po prostu możemy go puścić nieco inną ścieżką i to w tym rozumieniu ten, ale oczywiście tak, ten model jest uniwersalny. On jest zresztą wymyślony dla blended learning, także często w tych okienkach wpisuje się też warsztaty na przykład, albo jakiś mentoring, albo coaching, tego typu rzeczy. Tak, tam też w tym miejscu wywiązała się taka dyskusja dotycząca też rzetelności świadczenia usług, tego co później skomentowałem przez chwilę odnośnie nakładu pracy na projektowanie, na pracę nad tą świadomością naszego odbiorcy, więc to jest taki temat, nie będę już teraz tego cytował, będzie może tego wrócić. Możemy pierwsze wrócić na chwilę do tego, tych siedmiu okien. Tak, oczywiście. Już. Właśnie ja tylko zauważam pewne różnice, tak, występują pewne różnice pomiędzy zastosowaniem go do modelu tradycyjnego, a wirtualnego, jeżeli chodzi nawet o samą ewaluację, więc zazwyczaj kurs stacjonarny ocenia się na końcu jakość tego kursu. Jeżeli chodzi o kursy e-learningowe, to jest zalecane ocena w co najmniej trzech momentach realizacji tego kursu. Przed rozpoczęciem, na kilka dni przed rozpoczęciem kursu, może być to 5 dni czy 3 dni, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia kursu. Czy jest wszystko przygotowane, czy są materiały umieszczone, czy mamy wszystkie kontrakty podpisywane, czy mamy listy porobione uczestników. Jest to czas na ewentualne poprawki. Kolejnym momentem, gdzie oceniamy kursy e-learningowe, a w kursach stacjonarnych oczywiście tego nie praktykuje, to jest tak w połowie jego realizacji, po to, żeby zidentyfikować słabe punkty. Ja na przykład przeprowadzam, mam takie opracowane krótkie ankiety i wysyłam je do uczestników kursu. One są dostępne na platformie e-learningowej i proszę, żeby odpowiedzieli na kilka pytań, żeby poznać ich satysfakcję na tym poziomie rozwoju kursu, bo też ja mam jeszcze czas. Tak, czy mamy czas na poprawę kursu i też ocena końcowa jest taka sama jak w tych kursach stacjonarnych. Jeżeli chodzi też o sam sposób o ewaluację, ale kompetencji
uczestników szkoleń. To jest trochę inaczej. Oceniamy, dobieramy inne, stosujemy inne metody oceny kompetencji w kursach stacjonarnych, inne metody oceny w kursach e-learningowych. Także nie jest to takie bardzo identyczne, bym powiedziała, dla szkoleń stacjonarnych, jak i dla tych wirtualnych. Bardzo, bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. No różnice rzecz jasna są. Na dzisiaj wydaje mi się, że i tak dosyć dużo czasu wam zabraliśmy, więc wydaje mi się, że temat wyczerpaliśmy. Tutaj jeszcze ten self-paced się pojawił chwilowo. Rzeczywiście, no nie ma takiego zręcznego określenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, nasz proces się nie kończy bez niekończącym się procesem, ale nie tylko dlatego, że za chwilę się wylogujemy, ale też dlatego, że pod tym adresem Bit.ly Akademia ZUR, czyli zdalnych usług edukacyjnych, jest ten, dokładnie ten długi link do Digital Creators EU, który wysłałem, was przekieruję. Jeżeli macie sugestie, dodatkowe pytania, zapraszam albo na formularz ewaluacyjny, albo na po prostu maila, który trafi do mnie i do mojej koleżanki, mojego kolegi, do Renaty i do Sławka bezpośrednio na Fundacja Digital Creators EU. Można się oczywiście też kontaktować z Radą, ponieważ przed nami teraz 2 tygodnie intensywnych przygotowań nad tematem świadczenia zdalnych usług edukacyjnych. Tam będzie troszkę, zupełnie inny zakres tego, o czym będziemy mówić. A później zarządzania, gdzie będziemy też patrzyli z punktu widzenia takiego biznesowego też w dużej mierze. Podział też naszych ról przed kamerą będzie wtedy też troszkę inny. Ja dzisiaj tutaj pełniłem bardziej rolę moderatora i gospodarza. I chyba tyle na ten temat tak naprawdę, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ja oficjalnie wyłączam już nagrywanie, więc zabieram się za jego przygotowanie dla was i myślę, że za maksymalnie 2 godzinki pod adresem będzie można już obejrzeć sobie to i dalej nad tym pracować. I przypominam, zostajemy w kontakcie i pracujemy nad kolejnymi tematami, tak żeby one były dla was przede wszystkim przydatne. Miłego popołudnia życzę.